Raz. Okej, chyba słychać. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj przed Państwem wystąpić. Na początek drobna korekta. Tak, ta licencja to jest numer licencji, a nie rok, do którego się to wykonuje, bo rzeczywiście te licencje nie są przyznawane na 1000 lat, tylko rzeczywiście to jest numer. Ale to tam taka pierdoła, że rzeczywiście nie ma co się tym przejmować. I okej, czy na końcu mnie dobrze słychać? Super, dziękuję. Okej, no to wszystko mamy ze spraw technicznych załatwione. Także witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziś powiem sobie o inflacji. Temat na czasie, temat, który budzi emocje i w sumie, który dotyka każdego z nas, bo każdemu z nas rosną koszty życia. Wiadomo, w sklepach, czy w czynszu, czy na rachunku za prąd widzimy inflację, widzimy wzrost cen. No oraz osoby, które mają pewne aktywa, na przykład mają środki na lokacie w banku, no widzimy, że te środki są uszczuplane przez inflację i niestety ta siła nabywcza ich spada. Także inflacja po pierwsze uderza w zarobki, jeśli ktoś nie może sobie wynegocjować indeksacji płacy ze względu na inflację, to niestety na tej inflacji straci, ponieważ jego zarobki są coraz mniej warte, czyli za te kwoty można kupić coraz mniej oraz szczególnie na inflacji tracą osoby, które mają duże środki na lokacie w banku albo po prostu w banku czy w gotówce. Jak pokazują statystyki, no Polacy głównie trzymają środki w bankach, a rzeczywiście w tych czasach jest to wybitnie nieopłacalne, bo jeśli inflacja jest na poziomie prawie 9%, no to w skali roku za te środki można kupić o to około 9% mniej. Oczywiście lokaty dawały zero, teraz będą dawały troszkę więcej, bo te stopy są podwyższone, ale faktycznie nie jest dobrze. Na lokacie nie można uchronić siły nabywczej środków, więc faktycznie temat jest na czasie. No i warto by sobie o tym porozmawiać, z czego to wynika i co z tym fantem zrobić. Więc na początek, czym jest w ogóle inflacja? W 2010 roku zakupy za stówę wnosił dorosły. Ale dzisiaj wnosi to 12-latek. Z czego to wynika? No pewnie z tego, że polskie dzieci są coraz silniejsze, prawda? Dlatego mogą więcej wnieść. Ale oczywiście tak naprawdę chodzi o to, że siła nabywcza tej stówki jest mniejsza. Także właśnie tak działa inflacja, że nasze pieniądze mogą kupić coraz mniej. I właśnie to jest ta inflacja. Ona jest zwykle definiowana przez GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, jako ogólny wzrost cen. Czyli patrzymy na koszyk przeciętnego gospodarstwa domowego, czyli co kupuje przeciętne gospodarstwo domowe i patrzymy, czy te ceny, te jego koszty utrzymania się zmniejszają, czy zwiększają. Jak się zwiększają, to jest inflacja. Jak się zmniejszają, to jest deflacja i niestety one dzisiaj się zwiększają i to w bardzo, bardzo szybkim tempie. Można to zdefiniować od drugiej strony, że inflacja jest spadkiem siły nabywczej pieniądza, czyli albo ceny rosną, albo pieniądz ma coraz mniejszą siłę nabywczą, ale tak naprawdę to jest lustrzane odbicie, bo to jest w sumie jedno i to samo. Kiedyś definiowano inflację jako wzrost ilości pieniądza w obiegu. Dziś się odchodzi od tej definicji. Ona była popularna do lat 80., bo im więcej było pieniądza na rynku, tym szybciej rosły ceny. I rzeczywiście taka zależność wciąż jest, ale dzisiaj mamy bardzo rozbudowane rynki finansowe i to one absorbują dużą podaż tego pieniądza. Czyli na przykład w latach 60. w USA, jak była większa podaż pieniądza, to się przekładało zwykle na wyższe ceny dóbr konsumpcyjnych. Natomiast dzisiaj duża część idzie na rynek finansowy, czyli po prostu ludzie kupują za to akcje, obligacje, albo banki zamiast pożyczać do gospodarki, to lokują to w akcje i obligacje, co napędza ich ceny. Także rzeczywiście dzisiaj to rynki finansowe w dużej mierze absorbują tą podaż pieniądza. I teraz tak, mamy kilka rodzajów inflacji, jeśli chodzi o tempo. Taka inflacja pełzająca, 3-5% w skali roku, ona jest uznawana za inflację zdrową. Ogólnie się przyjmuje, że zdrowa dla gospodarki jest inflacja około 2%. Dlaczego w ogóle inflacja jest zdrowa? Pan się uśmiecha, czyli rozumiem, że pan uważa, że na przykład deflacja byłaby lepsza, czy nie? No, czy nie?
Nie, nie, bo tak myślałem, że bo w sumie wiele osób uważa, że lepsza byłaby deflacja, prawda? No bo w sumie tak naprawdę nie, to okej, okay, no to w takim razie to był taki przypadkowy uśmiech, ale rzeczywiście wiele osób uważa, że to deflacja jest lepsza. No bo w sumie lepiej, że my możemy kupić więcej za te pieniądze, które mamy, niż mniej. Ale słuchajcie, deflacja ma dwie duże wady. Po pierwsze, gdy jest kryzys, gdy mamy deflację, gdy spadają ceny, to zobaczcie, ludzie widzą, ok, moje oszczędności zyskują na sile nabywczej, to w sumie ja będę więcej oszczędzać. No bo w sumie potem kupię więcej za to, nie? Jeżeli ludzie oszczędzają, to firmy mają problem z tym, żeby sprzedać swoją produkcję. Jeżeli firmy sprzedają mniej, to muszą albo zwolnić ludzi, albo obniżyć ich płace. I problem jest taki, że płace są nieelastyczne w dół. Co to oznacza? Że ludzie chcą podwyżek, ale nie zgodzą się na obniżki płacy. Bo ludzie patrzą na głównie na tą wartość nominalną swojej płacy i gdy jest deflacja, to przedsiębiorca, żeby utrzymać tą rentowność, musi obniżać płace. A ludzie się na to nie zgadzają, więc robią strajk. No to przedsiębiorca musi ich zwolnić, a jak nie może ich zwolnić, bo mają na przykład związek zawodowy, to czasami jest po prostu bankructwo. Nie? Jeżeli przedsiębiorca bankrutuje, to jest bezrobocie, wtedy ceny jeszcze bardziej spadają, bo bezrobocie to mniejszy popyt, to jeszcze mniejsze ceny, jeszcze mniejsze zyski firm, jeszcze większe cięcia są potrzebne. Rzeczywiście to jest taka spirala deflacyjna. Tak, słucham. Były i zaraz sobie o tym też powiemy. Tak, rzeczywiście deflacja chwila też będzie, bo ona była w roku 2015 i 2016. Tak, rzeczywiście deflacja, ale niewielka, ale była. Rzeczywiście był epizod deflacyjny. I po drugie, deflacja jest o tyle groźna, że podczas deflacji ludzie raczej odkładają konsumpcję, a nas wszystkich, dochody czy zarobki zależą w dużej mierze od wydatków innych ludzi. Czyli jak inni ludzie by się wstrzymywali z konsumpcją, to my mamy mniej okazji do zarobkowania. Rzeczywiście w takim wymiarze ta delikatna inflacja jest uznawana za korzystną. Czyli że nie duża inflacja, taka jak dzisiaj to jest zbyt duża inflacja, ale taka 2% moim zdaniem jest inflacją adekwatną. Jest też inflacja na przykład krocząca, taka 5-9% rocznie, taką mamy teraz i jej towarzyszą tak zwane oczekiwania inflacyjne, które polegają na tym, że ludzie, jeżeli widzą, że ta inflacja jest, to szybciej wydają swoje pieniądze, bo nie chcą, żeby te pieniądze straciły siłę na nabywczą. A to jeszcze bardziej napędza popyt, jeszcze bardziej nakręca ceny. Także rzeczywiście tak? Tak jest. Znaczy, podałem przez GUS. Okej, okay, to jeszcze może się w pytaniach odniosę, czy realna to jest ta GUS-owska. Okej. Okay. I te oczekiwania inflacyjne sprawiają, że jak ludzie oczekują inflacji, to szybciej wydają pieniądz, domagają się podwyżek. I to jeszcze bardziej nakręca popyt i nakręca inflację. Także rzeczywiście dziś już jesteśmy w takim groźnym poziomie, że na poziomie tych prawie 10% już to ryzyko oczekiwań inflacyjnych bardzo wzrosło. Także niestety to już jest dosyć groźna sytuacja. Ok, potem mamy inflację galopującą, taką 2-3-cyfrową, ale no na razie miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. I hiperinflacja, czyli totalne rozłożenie systemu monetarnego. Aktualnie hiperinflacja jest jeszcze w Wenezueli, ale tam już sobie z nią całkiem nieźle poradzili. Także było tam bardzo źle. Jeszcze w roku 2018 to był poziom kilku milionów w skali roku, ale teraz już tam jest tylko chyba 1000% w skali roku, także w sumie jest tam już widać światło w tunelu. Także rzeczywiście nie jest źle. Dobra, jakie są przyczyny tej inflacji? Jest ich kilka. Zapytam się jeszcze, ile już czasu wykorzystałem, bo 5 minut, dobra. 5 minut zostało, czy nie, zostało? Okej, okay, dobra, bo jak rzeczywiście ja się wdałem w jakieś dygresje, to może mi uciec cały czas. Ale dobra, jeżeli wykorzystałem dopiero 5 minut, no to jest okej. Okay. Tak, z czego wynika inflacja? Pierwsza to jest ekspansja monetarna. W ogóle czym jest ekspansja monetarna? Obniżanie stóp procentowych. Stopy procentowe determinują głównie dwie kwestie. Rentowność lokat,
i koszt kredytu. Jeżeli mamy niskie stopy procentowe, to mniej się opłaca oszczędzać środki na lokacie w banku i więcej osób wydaje te środki, co napędza inflację. Jeżeli mamy znowu też niższe stopy, to sprawia, że kredyt jest tańszy i więcej osób zaciąga kredyt. A w dzisiejszej gospodarce podaż pieniądza zależy od popytu na kredyt. Im więcej osób bierze kredyt, tym więcej jest pieniądza w obiegu. Także im niższe stopy, to po pierwsze pieniądz ucieka z lokat, a po drugie pieniądz jest kreowany przez kredyt. Także niskie stopy co do zasady napędzają inflację, ale też poprawiają koniunkturę gospodarczą. Także zwykle jest tak, że jak nie ma inflacji i jest źle w gospodarce, to obniża się te stopy procentowe, żeby firmy i konsumenci miały tańszy kredyt i to nakręca koniunkturę. Także co do zasady, jak nie ma inflacji, chcemy pobudzić gospodarkę, to obniżamy stopy procentowe, a jak przeciwnie, jest ta presja inflacyjna coraz większa, to trzeba je podnosić, żeby tą inflację przyhamować, żeby ludzie nie zaciągali tyle kredytów i żeby lokowali więcej środków na lokatach, żeby one nie napędzały tego popytu i tym samym cen. Także wyższe stopy zmniejszają inflację, ale hamują aktywność gospodarczą, bo droższy kredyt dla firm, no to mniej się firm rozwija, mniej się firm zakłada, ludzie mniej konsumują na kredyt i to wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy. Także mamy taki trade-off, takie coś za coś, albo stymulujemy gospodarkę, albo walczymy z inflacją. Także jedno albo drugie. I dzisiaj, czyli w sensie przez ostatnie 2 lata, jak była pandemia, to NBP, czyli nasz bank centralny, stwierdził, że OK, musimy obniżyć stopy procentowe, żeby wspomóc gospodarkę w walce z kryzysem. Z tym, że problem jest taki, że ten kryzys miał też charakter podażowy. Także na przykład, jeżeli mamy lockdowny, to ten cały globalny łańcuch współpracy jest zaburzony, prawda? I towary nie docierają na czas. Także jak ktoś ostatnio kupował samochód, no to musi czekać parę miesięcy na samochód, prawda? No bo te wszystkie łańcuchy zostały poprzerywane. Dlatego to jest po pierwsze. Po drugie, nagle ceny energii wzrosły, bo jak zamroziliśmy wszystko, był zmniejszony popyt na energię i potem się wszystko otwarło, ten popyt został wywindowany i mamy teraz drogie surowce. One jeszcze wynikają z kilku innych przyczyn, ale zaraz sobie o tym jeszcze powiemy. Także co do zasady, stopy zostały obniżone i to sprawiło, że popyt na kredyt był większy. Ogólnie w gospodarce nie, bo przedsiębiorcy nie chcą inwestować w warunkach lockdownów, no bo to jest przecież duże ryzyko, więc w sumie kto by chciał zakładać firmę na kredyt w trakcie, jak jest co chwilę lockdown, prawda? Ale był duży popyt na kredyty hipoteczne. I to się wiązało też z tym, że jak nagle się okazało, że lokaty nie są prawie w ogóle oprocentowane, a inflacja jest wtedy na poziomie około 4%, no to w sumie szkoda trzymać się na lokacie w banku, kupię mieszkanie albo się dokredytuję i kupię mieszkanie. Także rzeczywiście taka była sytuacja, że pieniądz został wypłoszony z lokat i to napędziło rzeczywiście w dużej mierze inflację i ona w dużej mierze właśnie wynika dziś z tej ekspansywnej polityki monetarnej. Potem mamy ekspansję fiskalną. Jeżeli państwo wydaje więcej niż ściąga w podatkach, to jest ekspansja fiskalna i były tarcze, były postojowe, są duże wydatki, w podatkach było ściągane mniej, także był deficyt spory, około 80 miliardów w skali roku, to jest w sumie sporo, jak na Polskę. Także była duża podaż pieniądza też od strony rządu, im więcej pieniądza, im mniej produkcji, tym wyższe ceny. Co więcej, szybko rosnące wynagrodzenia. Jeszcze przed pandemią te wynagrodzenia rosły całkiem nieźle, a tu jeszcze ta inflacja spowodowała, że ludzie zaczęli domagać się podwyżek. No i w sumie to się mówi o tak zwanym efekcie drugiej rundy. Jeżeli ludzie widzą inflację, żądają podwyżek, dostają podwyżki, to pracodawca musi przerzucić koszt na klienta. Także jeżeli on da swoim na przykład pracownikom podwyżki, to też zwykle podnosi ceny. A czym są podwyżki cen? Inflacją. Także oczywiście to jest takie błędne koło. Optymizm konsumencki. Właśnie to jest tak, że co do zasady optymizm wpływa dobrze na wzrost inflacji
I tutaj mamy taki trochę zmodyfikowany optymizm, że co do zasady Polacy nie są zadowoleni z tej sytuacji, co teraz jest, ale właśnie dlatego, że środki zostały wypłoszone z lokat, no to trzeba było coś z tym zrobić. I jednak te wskaźniki wydatków konsumentów poszły bardzo w górę, ale nie dlatego, że jest ogólnie optymist, tylko dlatego, że po prostu pieniądza się nie opłaca trzymać na lokacie i ludzie zaczęli naprawdę szybko te pieniądze wydawać. Mamy też rosnące koszty, czyli szoki podażowe. Czyli tak jak właśnie teraz mamy droższą energię i to się przekłada na wzrost cen wszystkiego. O tym sobie jeszcze zaraz opowiemy. Plus jeszcze słaba waluta. Słaba waluta też wspiera inflację. Dlaczego? Jak mamy słaby polski złoty, to towary, które importowaliśmy z zagranicy, stają się dla nas jako Polaków droższe, bo my je kupujemy de facto w obcych walutach, to nie musimy bezpośrednio my kupować w obcej walucie, ale to nasz sprzedawca kupuje je w obcej walucie. Jak nasz złoty się osłabia, to one są dla nas droższe. Także rzeczywiście słaby złoty sprawia, że import jest droższy, to częściej wybieramy zamienniki krajowe. Jeżeli częściej wybieramy zamienniki krajowe, to zwiększamy popyt na dobra w kraju i to powoduje wzrost cen. Także i z drugiej strony słaby złoty to rentowny polski eksport. Bo jak na przykład, nie wiem, ja mam firmę, która sprzedaje śrubki i te śrubki kupują na przykład Niemcy, to jeżeli złoty się osłabi, to Niemiec może kupić za tę samą ilość euro więcej śrubek u mnie. Ja zarabiam więcej, bo on zamówi u mnie więcej. Ja zarabiam w złotych, więc dla mnie to nie ma znaczenia. Także im słabszy złoty, tym lepiej dla eksporterów, ale z drugiej strony im słabszy złoty, tym większy popyt na dobra eksportowe z Polski, tym więcej towarów wyjeżdża z Polski, tym mniej zostaje w Polsce. Im mniejsza podaż w Polsce, tym wyższe ceny. Także rzeczywiście słaby złoty działa na inflację właśnie przez te dwa kanały. Okej, i to są te takie główne czynniki inflacyjne dziś. Jaka była w ogóle inflacja na świecie? Zobaczmy sobie tak z takiej szerszej perspektywy na inflację w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 7,5 wieku. Dlaczego tam? Ponieważ no jest to gospodarka, która ma ciągłość przez te 7 wieków. Mało jest takich gospodarek świata, które nie były szatkowane przez wojny, rozbiory czy jakieś inne systemy typu komunizm, prawda? Także w Wielkiej Brytanii mamy te statystyki i widzimy, że co do zasady w średniowieczu nie było inflacji, była deflacja. Dlatego tak było, ponieważ pieniądze były kruszce. Było złoto, srebro, monety z metali, także ich podaż nie zwiększała się tak mocno, więc rzeczywiście tej inflacji nie było. Potem macie od mniej więcej połowy XVI wieku nagle wzrost inflacji, mimo że byliśmy w reżimie pieniądza kruszcowego. Jak Państwo myślą, z czego to wynikało? Hiszpanie popłynęli do Ameryki Południowej i znaleźli mnóstwo złota i srebra. I to przywieźli do Europy. Jeżeli złoto, srebro było pieniądzem, no to jest zwiększenie podaży pieniądza właśnie. Także pieniądz wchodzi do gospodarki i ceny rosną, ale generalnie pieniądz oparty o kruszce jeszcze się utrzymywał przez bardzo długo i dopiero wiek XX to było stopniowe odejście od tego pieniądza kruszcowego i co do zasady właśnie jak pieniądz nie jest oparty o kruszec, tylko właśnie o zaufanie do państwa, czy ogólnie o autorytet państwa, to rzeczywiście ta inflacja w naszych czasach jest trochę wyższa. Zobaczmy jeszcze tutaj, jaka była medianowa inflacja we wszystkich krajach historycznie. I faktycznie widzimy, że w tej erze przedindustrialnej, gdzie pieniądzem były metale, ta inflacja wyglądała tak, że ona była, ale była rzeczywiście niewielka. W tej erze industrialnej w sumie było podobnie, a w erze pieniądza fiducjarnego, papierowego jest dużo wyższa co do zasady. Także widzimy, że rzeczywiście system monetarny determinuje to, że inflacja rośnie. Także dzisiaj można pieniądz łatwo kreować, bo jest papierowy, niepokryty w kruszcu i to, że rzeczywiście wspiera inflację. Już sobie jeszcze możemy zobaczyć, jaka była inflacja w USA historycznie, tak już pokrótce.
Był na przykład wystrzał inflacji w trakcie pierwszej wojny. Wiadomo, jak jest wojna, no to państwo musi wydawać więcej. Państwo emituje obligacje, które są kupowane przez bank centralny, co jest de facto podażą pieniądza. Jeżeli bank centralny kupuje obligacje rządu, no to to jest zwiększona podaż pieniądza, co wpływa oczywiście na inflację in plus. Ale co ciekawe, po pierwszej wojnie była korekta, była deflacja przez pewien moment. Potem mamy wielki kryzys, rok 1929. Także mamy 3 lata mocnej deflacji, takiego resetu monetarnego. I potem mamy drugą wojnę, wyższa inflacja. Znowu jest ta emisja obligacji wojennych, kupno ich przez bank centralny, zwiększanie się podaży pieniądza. Potem było uspokojenie się, potem kryzysy naftowe. Była wojna arabsko-izraelska w 1973 i Stany pomogły Izraelowi, więc Arabowie przekręcili kurki z ropą i ropa wystrzeliła w górę. Właśnie stąd wynika ta inflacja z lat 70. w USA. I potem zaczęto ją zwalczać przez właśnie politykę wysokich stóp procentowych i one się ustabilizowały już przez kolejne dekady. I teraz mamy właśnie taki wystrzał do około 7%. Tego jeszcze nie ma na wykresie, ale teraz mamy już inflację w USA też na poziomie 7%, co jest jak na kraj rozwinięty bardzo, bardzo dużo, więc rzeczywiście jest to taka sytuacja. Dobra, teraz jaka była inflacja w Polsce? Patrząc na dłuższy okres, widzimy, że okres transformacji to jest u nas dużo wyższa inflacja. Ona wynosiła od 500% do ponad 1000, w zależności od okresu, który sobie weźmiemy. Rzeczywiście ona była duża, ona wynikała z tego, że nasza gospodarka musiała się transformować. Za komuny było tak, że ceny były ciągle niskie, ale nie było towaru w sklepach. Taki z tego był minus, prawda? Czyli jeżeli to się wszystko urynkowiło, jeżeli ceny musiały znaleźć swój rynkowy poziom, no to nagle się okazało, że mamy hiperinflację w Polsce. I potem przyszedł Balcerowicz i bardzo zaczął gwałtownie podnosić stopy procentowe. Koszt kredytu był bardzo wysoki, były masowe bankructwa, ale inflację udało się zbić. Także znowu mamy taki trade-off, walczymy z inflacją, jest ok, ale mamy bezrobocie na przykład. Nie? Także rzeczywiście trzeba było coś wybrać i za Balcerowicza wybrano bezrobocie. Ale inflację rzeczywiście udało się zwalczyć i ta inflacja sobie stopniowo spadała. I właśnie tu chciałem pokazać, że właśnie za Balcerowicza był duży wzrost bezrobocia w takich właśnie dwóch falach i potem od roku 2014 czwartego, to bezrobocie stopniowo sobie malało. Dobra? I teraz tak, tutaj inflacja niestety w Polsce groźnie odbija. Tutaj dotarliśmy do poziomu poniżej 10%, co w sumie utożsamiam z cywilizacją, a niestety mamy tutaj czasy, że wracamy do barbarzyństwa, inflacji ponad 10%, także niestety jest to groźne i trzeba niestety temu się sprzeciwiać. Okej, tutaj właśnie ten epizod deflacyjny, o który było pytanie, w Polsce też była przez moment deflacja w roku 2015 i 2016. Ona wynosiła maksymalnie 1,6%, z czego wynikała wtedy właśnie ceny ropy naftowej się bardzo obniżyły i przez to, że był niższy koszt transportu, niższy koszt benzyny, ta deflacja nastąpiła. Ale potem Rada Polityki Pieniężnej szybko obniżyła stopy procentowe i ta inflacja zaczęła wracać do poziomu około tych 2-2,5%, co jest zresztą celem naszego Narodowego Banku Polskiego. I z czego wynika ta aktualna inflacja dzisiaj? Kryzys energetyczny, o którym zaraz powiem, polityka lockdownów, czyli jak właśnie zatrzymujemy produkcję, no to te całe łańcuchy nie działają tak jak zwykle, to powoduje, że jest mniej towarów, ceny rosną. Polityka fiskalna, o której mówiłem, polityka fiskalna też, polityka monetarna też, słabe złoty też omówiłem, także już tak szczegółowo bardziej kryzys energetyczny. Jak była pandemia, to ropa naftowa bardzo mocno potaniała. Państwo to pamiętają, wtedy było tanie paliwo, po 4 złote. Wynikało to z tego, że jak był spodziewany słabszy popyt ze względu na lockdowny, to spodziewano się, że będzie mniejszy popyt na paliwa i cena poszła w dół.
Dodatkowo Rosja się wyłamała z porozumień z kartelem OPEC, który monopolizuje tą podaż ropy na świecie. I Rosja zaczęła pompować na rynek więcej ropy, niż wynikałoby to z porozumień OPEC. I Saudowie chcieli właśnie pokazać Rosjanom, gdzie ich miejsce w szeregu, zaczęli pompować jeszcze więcej i to właśnie zbiło ceny do ekstremalnie niskich poziomów. Saudowie mogli to zrobić, bo koszty wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej są dużo niższe niż w Rosji. Także Saudowie zbili to do takich poziomów, że w Rosji już po prostu się nie opłacało tego wydobywać w ogóle. Także i okazało się, że Rosjanie zrozumieli, że okej, nie wygrają tego i też się zgodzili na te limity, które OPEC im narzucił. Także rzeczywiście i potem ropa zaczęła odbijać i teraz jesteśmy w takiej chorej sytuacji, że popyt się wzmaga, a Saudowie i inni i z kartelu OPEC trzymają tą podaż dosyć nisko, dlatego mogą sobie zarabiać na nas dużo więcej, niż by to wynikało z relacji czysto rynkowych. Także tu było paliwo po czwórkę, a tutaj jest po szóstkę, niestety. Oczywiście na paliwo składają się również podatki, dlatego właśnie teraz rząd robi tarcze antyinflacyjne i może część z tych podatków wciąć. Także no w ten sposób państwo może te ceny troszeczkę zbić, po prostu rezygnując z części swoich dochodów, bo te podatki bardzo mocno obciążają energetykę, w sensie gaz, ropę, prąd. I rzeczywiście, jeżeli te surowce są dotknięte tymi podwyżkami, to rząd może właśnie za pomocą takich tarczy z tym walczyć. Oczywiście ceny uprawnień do emisji CO2. Unia Europejska ma cele ambitne, żeby walczyć z emisyjnymi źródłami energii, więc musimy sztucznie podnosić swoje ceny przez prawa do emisji, co oczywiście podnosi ceny prądu. Także niestety, jeżeli my jako Unia jesteśmy liderem walki z ociepleniem klimatu, to, no, to musimy za to płacić. No i płacimy my. Dobra. Także podsumowując, to były te czynniki, które podnoszą inflację. I na koniec, także się zmieszczę, albo tam minimalnie przekroczę. Jak to właśnie mówił Ryszard Kapuściński, każdej inflacji towarzyszy moralne rozluźnienie. Wynika to po części z tego, że inflacja zabija wiarę w trwałość czegokolwiek, odbiera wiarę w przyszłość. A człowiek pozbawiony tej wiary nie ma zobowiązań, ani wobec innych, ani wobec siebie. To też inflacja jest nie tylko zjawiskiem ekonomicznym, ale także problemem etycznym, chorobą, która atakuje i niszczy kulturę. I rzeczywiście zgadzam się z tym, że inflacja zniechęca do oszczędzania, utrudnia kalkulację ekonomiczną, bo przedsiębiorca jak ma sobie planować biznes, skoro co chwilę ceny mu się zmieniają w różnej strukturze. Raz ma droższe surowce, gaz, raz inne czynniki, także im wyższa inflacja, tym większy chaos gospodarczy i tym trudniej się prowadzi firmę i tym trudniej jest nam się rozwijać gospodarczo. Także tak jak wspomniałem, podsumowując, inflacja 2% jest zdrowa, inflacja 8% jest niezdrowa i jest to naprawdę zbyt dużo jako społeczeństwo. Nie powinniśmy tego tolerować, tylko domagać się tutaj działań. Natomiast temat tej prezentacji był, z czego wynika i mam nadzieję, że chociaż pokrótce te czynniki wymieniłem, z czego to wynika. Okej, teraz złapię oddech, teraz będzie trochę mniej treści, więc już nie muszę tak szybko lecieć. Dobra, także teraz prezentacja o tym, kto zyskuje, a kto traci na inflacji. To jest taki wykres z bankier.pl, który pokazuje relację między stopą wolną od ryzyka, czyli ją można utożsamiać z stopą referencyjną NBP. Ona mniej więcej określa rentowność lokat banku oraz mamy inflację. Jak tutaj można zauważyć, generalnie w naszej historii najnowszej oprocentowanie lokat, które można utożsamiać mniej więcej ze stopą referencyjną NBP, było zwykle wyższe niż inflacja. Także to była taka sytuacja, w której my jako oszczędzający mogliśmy trzymać środki w banku i w sumie one chroniły swoją siłę nabywczą. Także to była sytuacja komfortowa. Plus jeszcze tutaj zobaczmy na taką ciekawostkę ten epizod deflacyjny. W banku 2%, deflacja ponad 1%. Także to jest taka fajna sytuacja dla oszczędzających, że po prostu można trzymać środki w banku i w ten sposób zyskiwać tą siłę nabywczą. Ale podczas pandemii to się odwróciło. NBP obniżył stopy do zera, żeby stymulować gospodarkę, a inflacja wystrzeliła. I to jest właśnie bardzo groźna sytuacja tak zwanych ujemnych, realnych stóp procentowych, która polega na tym, że
na lokacie w banku mamy dużo mniej niż wynosi inflacja. Czyli nawet jeśli oszczędzamy na lokacie w banku, to niestety tracimy siłę nabywczą. Także jest to groźna sytuacja i ona zmusza nas do tego, żeby jakoś te środki wydać. Stąd niektórzy mówią, że mamy bańkę na rynku nieruchomości, bo wiele osób po prostu zamiast trzymać środki na lokacie w banku, to kupuje za to nieruchomości. I w ten sposób te ceny się napędzają. I Polska w październiku roku 2021 miała praktycznie najniższe realne stopy procentowe na świecie. Co prawda trochę wyższe miała, trochę wyższe na poziomie ujemnym miała Argentyna, ale jest to kraj, który się mierzy z bardzo wysoką inflacją na poziomie 51%. Także rzeczywiście z krajów, które są z grubsza zdrowe, no Polska miała najniższą realną ujemną stopę. I to oczywiście powoduje pewne konsekwencje, ponieważ Polacy trzymają środki głównie w banku. To jest ten żółty obszar. Polacy głównie trzymają środki w banku, jeśli chodzi o oszczędności. Trochę jest też w gotówce, trochę jest w OFE, czy w tych otwartych funduszach emerytalnych, które miały być likwidowane, ale jeszcze PiS z tym zwleka, ale one będą już teraz niedługo zlikwidowane. I w innych aktywach też Polacy trochę mają, ale co do zasady Polacy trzymali zwykle środki na lokatach i na depozytach bankowych i w takich właśnie, w takim środowisku ujemnych realnych stóp niestety te środki zostały wypędzone z lokat i muszą próbować być ulokowane na przykład w akcje, czy w obligacje, czy w nieruchomości. Zwykle Polacy nie ufają rynkom finansowym, bo to jakaś hochsztaplerka i w ogóle oszuści, no to kupują często nieruchomości, tak? Więc rzeczywiście z tego wynikają te wysokie ceny nieruchomości. I teraz tak, kto traci na inflacji? Przede wszystkim pracownicy, których pensje rosną wolniej niż inflacja. Bo jeśli ktoś na przykład zarabia X w skali roku, ceny rosną o 8%, no to niestety taka osoba w skali roku straci ekwiwalent jednej pensji. Tak rzeczywiście jest to sporo. Ta osoba może zarabiać tyle samo kwotowo, ale patrząc na siłę nabywczą, ona bardzo dużo traci w tym przypadku. Także niestety osoby, które nie mają podwyżek, tracą na inflacji i co więcej, tutaj nie chodzi o podwyżki, że okej, ja jestem bardziej produktywny, i mam podwyżkę? Nie, bo to zasługuje na więcej, bo jestem bardziej produktywny. Albo jeżeli ja na siebie wezmę więcej zadań, więcej obowiązków i przez to zarabiam więcej, to też to nie jest tak, że się uchronię przed inflacją, bo ja pracuję więcej, tak? Także jedynie są przed inflacją chronione te osoby, które mają indeksację tylko z powodu wyższej inflacji. Także w niektórych korporacjach są takie polityki płacowe, prawda? Ale generalnie większość osób nie ma czegoś takiego, więc rzeczywiście inflacja uderza w tych, którzy nie mogą sobie indeksować płacy tak po prostu, bo jest inflacja. Także niestety inflacja uderza aktualnie prawie w każdego pracownika oraz inflacja uderza bardzo mocno w posiadaczy oszczędności. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś trzyma na lokacie w banku, na inflacji bardzo traci, kwotowo ma tyle samo, ale siła nabywcza się bardzo szybko zmniejsza. Także no niestety trzeba w tych czasach gdzieś inwestować, trzeba te środki odpowiednio lokować. Kto zyskuje na inflacji? No mogą zyskiwać dłużnicy, ponieważ spłacają dług pieniądzem o niższej sile nabywczej. W ciekawej sytuacji były osoby, które na przykład pół roku temu jeszcze miały hipotekę. Ta hipoteka była oprocentowana mniej więcej na 3% w skali roku, bo WIBOR był bardzo nisko, a inflacja wynosiła wtedy, no powiedzmy, we wrześniu 7%. Także była duża inflacja. Zwykle z inflacją rosną wynagrodzenia i można było spłacać hipotekę pieniądzem o niższej sile nabywczej i dodatkowo, mając nieruchomość, która zyskuje 7% rocznie, i tak wychodzimy na plus. Można powiedzieć, że to my jesteśmy w lepszej sytuacji niż bank, bo płacimy niższe odsetki niż wynosi inflacja i niższe odsetki niż wynoszą wzrosty cen nieruchomości. Także to była dobra sytuacja dla dłużników, ale rzeczywiście te stopy teraz rosną, więc no pewnie już tak dłużej nie będzie.
W szczególnie komfortowej sytuacji są osoby, które mają dług oprocentowany niżej niż inflacja i jeszcze ich zarobki, dochody rosną szybciej niż inflacja. Takie osoby wychodzą na inflacji co do zasady bardzo dobrze, ale tak jak mówię, już teraz te stopy idą w górę, więc no pewnie takich osób będzie coraz mniej. Co więcej, na inflacji zyskuje największy dłużnik w gospodarce, czyli państwo. Dlaczego? Ponieważ największe źródła dochodów państwa to są podatki pośrednie, VAT i akcyza. VAT to jest mniej więcej połowa budżetu państwa i akcyza 1/4. Także i to są dwa podatki naliczane od cen jako procent. Czyli im wyższe ceny, tym wyższy procent, w sensie procent, jeśli chodzi o stawkę, ten sam, prawda? Ale jeżeli rosną ceny, to kwotowo rosną też wpływy do budżetu, także na inflacji zyskuje państwo. Oraz kwestia kosztów odsetek. Państwo emituje dług zwykle na stałą stopę procentową, także państwo emituje obligacje i z góry już wie, jakie odsetki płaci od obligacji i przy takiej inflacji jak ta, one są dużo niższe niż inflacja. Także państwo płaci dług w oparciu o stopę na przykład 2%, a inflacja jest 8%, to państwo ma większe dochody, bo więcej kasuje z VAT-u i z akcyzy, także państwo na inflacji wychodzi na plus. Co więcej, świadczenia społeczne często nie są indeksowane. 500+ nie jest indeksowane. Także 500+ w roku 2016 to inne 500+ niż teraz. Nie? Także teraz to jest realnie 400+. Ale ludzie dostają 500 i rzeczywiście państwo na tym wychodzi dobrze, bo dochody się zwiększają, a świadczenia nie wszystkie. Oczywiście emerytury są indeksowane, w sensie waloryzacja jest emerytur, ale tak jak wspomniałem, nie wszystkie świadczenia są indeksowane przez inflację. Także jak to mówi właśnie wiceminister Skuza, w tym roku, w poprzednim roku 2021 dochody budżetowe tylko przez inflację wzrosną o ponad 9 miliardów. Mniej więcej 9 miliardów kosztowała tarcza antyinflacyjna. Nie? Czyli państwo zarobiło na inflacji tyle i tyle oddało w ramach tarczy. Rzeczywiście od strony budżetowej jest to w miarę neutralne. I kolejna kwestia, już ostatnia, także teraz troszkę spłacę ten dług, który zaciągnąłem z pierwszej prezentacji. Tak zwana inflacja aktywów. Słuchajcie, tutaj są aktywa banków centralnych na niebiesko i indeks S&P 500, czyli indeks, który jest, można powiedzieć, najważniejszym indeksem akcji w USA. I co tu widzimy? Że aktualnie banki centralne prowadzą taką politykę, że skupują na masową skalę aktywa z rynku, to są głównie obligacje skarbowe, i pompują na rynek świeży pieniądz. I tak jak Państwu wspomniałem na początku prezentacji poprzedniej, dzisiaj nowy pieniądz wędruje w bardzo dużym stopniu na rynki finansowe. Także bank centralny kreuje nowy pieniądz, a banki zamiast pożyczać do realnej gospodarki, konsumentom czy przedsiębiorcom, wydają to na aktywa finansowe. Także dziś się kończy to tak, że banki centralne wpuszczają świeży pieniądz do gospodarki, ludzie na tym nie korzystają za bardzo, a banki to lokują w akcje, obligacje i rosną te rynki akcji. I można powiedzieć, że bank centralny funduje bogaczom i rentierom stabilny zysk. Bo ostatnio właśnie też bankierzy centralni się często wypowiadają, że nie mogą podnosić stóp procentowych, bo to wpłynie negatywnie na koniunkturę na rynku akcji. Oczywiście no jest to dziwne, ponieważ no, w mandacie banków centralnych nie jest pompowanie rynków akcji, no, tylko dbanie o niską inflację. No a niestety mamy takie czasy, że oni wolą pompować rynek akcji i tolerować wysoką inflację. Także no, takie mamy czasy i rzeczywiście jest to ich specyfika. OK, teraz tak, jak chronić środki przed inflacją? No taki temat dosyć praktyczny. Może obligacje skarbowe. No, mamy taką ofertę obligacji skarbowych, w sumie mało osób o tym wie, ale jak ktoś chce ulokować środki bezpiecznie, to w sumie to jest całkiem dobry pomysł, bo państwo emituje takie obligacje detaliczne dla nas, dla osób fizycznych, nie dla firm, nie dla banków, tylko dla nas, dla osób fizycznych. I teraz tak, czy one się opłacają? Mamy takie obligacje jak 3-miesięczne, stałoprocentowe.
dwuletnie stałoprocentowe. Te odsetki są zwykle podobne jak lokata w banku, czyli w sumie nic specjalnego. Ale mamy obligacje trzyletnie zmiennoprocentowe, czyli w pierwszym roku mamy tam około 1% w skali roku za pierwsze półrocze, a za kolejne półrocza mamy pewną małą marżę, czyli jakiś tam procencik plus WIBOR, czyli tą stopę procentową na rynku międzybankowym. Także jak WIBOR będzie rósł wraz z podwyżkami stóp procentowych, to rzeczywiście te obligacje mogą mieć jakiś sens, ponieważ banki podnoszą oprocentowanie lokat z opóźnieniem, ponieważ jak stopy idą w górę, to banki jeszcze chcą przytrzymać swoich klientów na niskich stopach od lokat, a te obligacje idą szybciej w górę. Ale tutaj głównie chciałem opowiedzieć o obligacjach indeksowanych inflacją. O, i to jest w sumie instrument, który jest bezpieczny, tak jak na przykład lokata w banku, ale on jest indeksowany inflacją. Żaden bank nie da nam indeksacji na lokacie w banku. I jak działa taka na przykład obligacja czteroletnia? Kupujemy taką obligację, najmniejsza cena jednostkowa to jest 100 zł i mamy w pierwszym roku 1,3% oprocentowania, jest to mało, ale to jest pierwszy rok, i w drugim, trzecim i czwartym roku mamy marżę 0,75 plus stopa inflacji, także sporo. Dzisiaj, jak mamy taką stopę inflacji 8%, no to rzeczywiście na tych obligacjach, jak ktoś kupił rok temu, dwa lata temu, zarabia teraz prawie dychę w skali roku, w sumie dużo. Także rzeczywiście to jest taki instrument, który jest, można powiedzieć, takim wytrychem systemu, jeśli chodzi o bezpieczne lokowanie środków. Są jeszcze takie obligacje, które działają podobnie, dziesięcioletnie. I teraz tak, oczywiście ktoś może zapytać, ale czy mogę wypłacić wcześniej? Możesz kupić takie obligacje i wycofać je w dowolnym momencie, ale wtedy zapłacisz 0,7% od tej kwoty wpłaconej, czyli i tak to tam jest mała kara i że rzeczywiście jest to dobre. Także pani mówi, że ma te dziesięcioletnie, tak? Gratuluję. Także jak ma pani, to rzeczywiście teraz pani kasuje na tej inflacji i tak trzeba właśnie robić. Także świetnie. I teraz tak, są też takie obligacje indeksowane, dla beneficjentów programu 500+. Także jak ktoś pobiera 500+, to może lokować też w takie obligacje indeksowane, 6- i 12-letnie. Ale tak jak mówię, do tej kwoty, którą się otrzymało w ramach 500+. Także państwo robi coś takiego. Wypłacam ci 500+, ale pożycz to mi z powrotem. Także no, taki jest schemat, nie? Okej, także obligacje indeksowane uważam, że są całkiem dobrą metodą, żeby się zabezpieczyć przed dużą inflacją. Oczywiście pytanie, czy w przyszłości inflacja będzie duża, czy nie, jest otwarte. No, pewnie będzie spadało, nie? Ale jak ktoś chce mieć pewność, że pobije inflację, albo prawie pobije inflację, no to jest to, powiedzmy, jakaś alternatywa dla lokat w banku, bo na lokacie nawet nie można pomarzyć o takiej indeksacji. Okej? Niektórzy pójdą w nieruchomości, też można. Historycznie nieruchomości dawały zarobić mniej więcej tyle, co akcje ponad inflację, to jest około 7-8% ponad inflację, także są to dobre aktywa długoterminowo, ale minusem nieruchomości jest to, że są mało płynne. Także jak ktoś potrzebuje kasy, no nie sprzedam całego mieszkania od razu, nie? Także rzeczywiście no jest to wada. Oraz wada tam jest to, że trzeba je wynajmować. Trzeba szukać najemców, pilnować, czy czegoś nie zniszczyli, nie zalali, i to też jest jakaś tam robota, nie? Także to są te minusy, ale plusem jest to, że one rosną całkiem nieźle, tak jak akcje w długim terminie, i co więcej, ich ceny są mniej zmienne. Na akcjach może być krach o 60%, a na nieruchomościach no raczej ciężko sobie wyobrazić, żeby nieruchomości runęły o na przykład połowę. Nie? W sumie ciężko to sobie wyobrazić. Akcje. Oczywiście można lokować w akcje. Jest to dobry instrument. Ja polecam ETF-y, czyli kupujemy cały koszyk akcji. Nie analizujemy, nie patrzymy, które kupujemy, które nie, bo w sumie to nie ma sensu. Rynki są z grubsza efektywne. Także nie da się w łatwy sposób wytypować tych akcji, które będą zyskiwały najwięcej. Także ja polecam podejście pasywne. Kupujemy ETF akcyjny, czyli cały koszyk akcji
i trzymamy i tam nie robimy żadnych analiz, oszczędzamy czas i nerwy, a i tak wyjdziemy w długim terminie prawdopodobnie lepiej niż ci, którzy próbują rynek pobić, ponieważ oni mają większe koszty, obracają tym, a tak naprawdę nie pobiją tego rynku w długim terminie, ponieważ tak jak mówię, rynek jest grubsza efektywny, czyli rynek dyskontuje już wszelką wiedzę dostępną na rynku i to nie jest tak, że sobie wybierzemy akcje i nagle na nich dużo zarobimy. Także inwestowanie pasywne, w sumie akcje są do tego całkiem niezłe. Oczywiście minusem jest to, że one mogą mocno się skorygować, mogą wejść w fazę bessy, mogą być wieloletnie spadki, ale jak ktoś inwestuje naprawdę długoterminowo, czyli na przykład na swoją emeryturę i zacznie w miarę wcześnie, to akcje są do tego naprawdę dobre. Okej, i to jest na tyle z tej mojej drugiej prezentacji. Skoro jestem ten slajd, to jeszcze chociaż zareklamuję swoje social media. Prowadzę bloga na Facebooku, Wojciech Świder, myślnik Ekonomia Inwestycje. Tam są na przykład co tydzień podsumowania tygodnia gospodarcze. Także zbieram co się działo w gospodarce przez ostatni tydzień i tam spisuję w takiej formie syntetycznej. Jest tam edukacja ekonomiczna, gospodarcza oraz felietony ekonomiczne. Mam też Instagrama, dosyć nowo założonego i tam właśnie jest taka typowo edukacja ekonomiczno-finansowa. Także jak ktoś chce, zapraszam na te social media, ponieważ jest to jakaś tam moja misja, żeby gdzieś tam tą wiedzę propagować. Bo rzeczywiście jest w Polsce wielu naganiaczy, szarlatanów i rzeczywiście tutaj uznałem, że w sumie warto by chociaż spróbować taką wiedzę, powiedzmy to merytoryczną, bez naganiania, próbować szerzyć. Także z tej prezentacji to tyle. Jak się zmieściłem w czasie? Prawie idealnie. No to okej, także dziękuję. I jak rozumiem, zaraz też będzie sesja pytań, więc oczywiście na te pytania postaram się odpowiedzieć. Także na ten moment dziękuję i zaraz wracam. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten wykład. Myślę, że te w sumie 40 minut to jest za mało, żeby omówić te tematy szczegółowo. Dzień dobry, witam Państwa. No niestety dzisiaj słyszymy się i widzimy tylko w takiej wirtualnej postaci. Pozytywny test na COVID niestety nie pozwoli mi przyjechać do Poznania. No bardzo żałuję. Ale mam nadzieję jednak, że uda mi się chociaż częściowo wywiązać ze swojego zadania i przekazać Państwu trochę ciekawej wiedzy na temat rynku nieruchomości. Także przechodząc już od razu do rzeczy, chciałem odpowiedzieć w tej krótkiej prezentacji na pytanie o to, czy nieruchomości obecnie są drogie. O, ale zaczniemy sobie tak trochę może nieco luzacko. No, normalnej fizycznej postaci bym się po prostu Państwa spytał o to, a tak no niestety odpowiedzi będę musiał udzielić sam. Co wspólnego mają rogale marcińskie i nieruchomości? No i od razu właśnie mówię, przechodząc do szybkiej odpowiedzi. Równo jedno, jak i drugie drożeje. Tutaj akurat sobie ściągnąłem dane z Narodowego Banku Polskiego, pokazują ceny nieruchomości w Poznaniu na rynku pierwotnym. No za ostatnie 9 lat jest to 40% wzrostu. I co ciekawe, rogali marcińskich, tutaj poszukałem też właśnie danych źródłowych opracowanych przez m.in. Gazetę Wyborczą, wzrosły praktycznie w tej samej skali. Tutaj jest około 38% w skali jakby w horyzoncie 9-letnim, więc wzrost mamy bardzo podobny. No zresztą zjawisko ogólnie drożejących nieruchomości to nie jest tylko zjawisko obserwowane w Poznaniu, ale też w zasadzie we wszystkich głównych ośrodkach miejskich w Polsce. W ogóle średnia dla 7 głównych miast w naszym kraju to jest 60% wzrostu za ostatnie lata. No i widząc tak, drożejące mieszkania no jest dość logicznym czy dość zastanawiającym, co stanie się z cenami w przyszłości. No i tak jak rogalami marcińskimi, no za bardzo się nie przejmujemy, no bo to jest dobro takie typowe FMCG, czyli szybko zbywalne. No będzie dobrze, jeśli ten rogal marciński po dniu zakupu dotrwa chociażby do kolejnego dnia. Tak jak ostatnio nawet z kolegami z zespołu analitycznego rozmawialiśmy, no to nieruchomość jest rzeczą, z której korzystamy przez bardzo długi czas. W księgowości to się przyjmuje, że jakby okres życia nieruchomości to jest, teraz dobrze licząc, 66
pełnych lat, no przy stawce amortyzacji 1,5%, no ale przecież znamy, wystarczy się przejść chociażby poznańską Starówką, znamy przykłady nieruchomości, które można zamieszkiwać, użytkowywać przez o wiele większy okres. No i to też powoduje, że jakby ten wydatek, który ponosimy na nieruchomość, no to jakby jest w dużej mierze obciąża nas przez całe życie, a niekiedy przez jeszcze więcej. No też emocje budzi oczywiście ta cena nominalna mieszkań, w ogóle nieruchomości. No przecież zwykłe małe kawalerki nawet to jest w Poznaniu, czy już nie mówiąc o Warszawie czy Gdańsku, to wydatek 300, 400, 500 tysięcy złotych, więc jak dla większości osób jest to bardzo poważny wydatek. W większości przypadków posiłkujemy się dużym kredytem hipotecznym. No i teraz zasadne, właśnie tak jak przed chwilą zakomunikowałem, jest zastanowienie się, no co powoduje w ogóle ten wzrost. I teraz, o właśnie, nie, kto jest winny tych rosnących cen? W naszym zespole w zasadzie monitorujemy około 80-90 zmiennych, czyli począwszy od, tak jak tu widzimy, inflacji, która jest jednym z czynników prowadzących właśnie do wzrostu cen nie tylko nieruchomości, ale też ogółu produktów, usług, które konsumujemy. Też monitorujemy zależności z innymi jakby elementami. Za chwilę będę o tych najważniejszych mówił. Patrzymy na przykład, w jaki sposób korelują ze sobą ceny materiałów budowlanych, salda na przykład przepływów ludności, czy salda migracji. No i staramy się generalnie opracować takie nasze strategie, prognozy, czy zmodelować, jakie czynniki, czy wyłuskać na podstawie tych analiz czynniki, które jak w decydującym stopniu warunkują to, jak zachowują się nieruchomości. No i jedną rzeczą, która no właśnie, jak wspomniałem przed chwilą, częściowo wyjaśnia ten wzrostowy trend, jest inflacja w gospodarce. No tutaj jakby skumulowana jej wartość za ostatnie 10 lat to jest 20 kilka%, czyli można powiedzieć, że połowa wzrostu, którego doświadczyliśmy w tej dekadzie, no to wynika po prostu z tego, że w gospodarce podrożało wszystko. I tutaj właśnie jedna też znowu taka trochę anegdotyczna uwaga, że mówimy o inflacji monetarnej, czyli o tym, że jakby ceny wyrażone w pieniądzu, w polskiej walucie akurat w tym przypadku, idą w górę. Bo jeśli teraz, proszę zauważyć, byśmy zastąpili złotego, na przykład walutą byłby rogal marciński. I teraz to taka, właśnie zdałem porównanie, że cena mieszkań, czy metra kwadratowego mieszkania w Poznaniu, wyrażona w kilogramach rogali marcińskich, no w zasadzie w całej ostatniej dekadzie stoi w miejscu. Czyli to mamy między 160-170 kilogramów rogali, należy zapłacić, żeby móc nabyć sobie jeden metr kwadratowy. No to też można iść trochę dalej tym tropem, że rogale bardzo dobrze, oczywiście mówiąc pewnym uśmiechem, nadają się jako nośnik wartości. Gdyby znaleźć sposób, no nie wiem, jakieś magazyny próżniowe, oczywiście cały czas mówię to z uśmiechem i z żartem, to one byłyby bardzo fajnym aktywem przechowującym wartość, nie? Które by chroniło nas po prostu przed tą inflacją. I tak jak widzimy właśnie, jest to mniej więcej stały poziom. No ale też wracając teraz może trochę bardziej na poważnie do innych czynników, które warunkują ceny nieruchomości. No jest to dużą, bardzo istotną rzeczą jest wzrost przeciętnego kosztu budowy. No ostatnie 2-3 lata to jest naprawdę wzrost niektórych komponentów o 50%. Teraz warto sobie zdawać sprawę z ustawy, teraz nie pamiętam jakby konkretnie jej nazwy, chodziło generalnie ustawa o warunkach technicznych, która wymusi też na deweloperach poprawę jakości, że będą musieli wykorzystywać lepszej jakości materiały do budowy mieszkań, co też wywinduje ceny. No i teraz my to określamy u nas w zespole jako tak zwana marża techniczna, czyli różnica pomiędzy ceną budowy metra kwadratowego, a ceną sprzedaży. I gdybyśmy tak spojrzeli sobie na ostatnie właśnie lata, to ta marża techniczna mniej więcej utrzymuje się na stałym poziomie, czyli jakby deweloper po uwzględnieniu kosztów, wiadomo, robi sobie jakiś tam narzut cenowy na resztę wydatków, na swoją jakąś marżę zysku, no ale to utrzymuje się na dość stałym poziomie, czyli jakby przewidując wzrost kosztów budowy, no ciężko jest przewidywać, że nieruchomości będą tanieć, po prostu te ceny transakcyjne. No też obserwujemy, analizujemy zależności też z innymi zmiennymi
makroekonomicznymi. No, przykładem jest przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. No, generalna zasada jest tutaj chyba dość prosta, zrozumiała dla większości, że im większe mamy zatrudnienie, to potencjalna jakby baza osób, które otrzymuje wynagrodzenia, następnie jest w stanie za to wynagrodzenie wpłacić, załóżmy, wkład własny, zebrać pieniądze, później zaciągnąć kredyt hipoteczny, no to ona ulega powiększeniu. To za tym idzie jakby ten zagregowany tak zwany, czyli łączny popyt na nieruchomości, no będzie z tego powodu rosnąć. No mamy też cały szereg innych elementów. No nie chcę tutaj właśnie tworzyć długiej litanii, więc tylko tak chwilę jakby przemknę przez to, że wraz bardzo dobrze z cenami nieruchomości koreluje między innymi PKB Polski. No jeśli spodziewamy się wzrostu gospodarczego, a tak mówią przynajmniej wszystkie prognozy, czy większość prognoz na kolejne lata, no to jakby prawdopodobnie będzie to też miało swoje odzwierciedlenie w cenach właśnie mieszkań, domów. To jest jakby już kolejna zmiana, to jest agregat monetarny M2. No brzmi poważnie, a chodzi generalnie o ilość pieniędzy, którą mamy po prostu na swoich rachunkach, w swoich portfelach. Więc im mamy więcej gotówki, no to wiadomo, jesteśmy potencjalnie w stanie zrobić z niej użytek, na przykład kupując nieruchomości. Jakby to też nie jest całkiem racjonalną decyzją, no, widząc wysoką inflację, teraz dobijającą już do 9%. Jest taka ucieczka trochę w stronę tych trwałych aktywów, jest w pełni uzasadniona, więc jakby to jest kolejny element, ale to, co widzimy najbardziej, czyli jakby najsilniej, co koreluje z cenami mieszkań, nieruchomości, są wynagrodzenia, czyli jakby żadna inna zmienna, którą monitorujemy, można powiedzieć, nie wyjaśnia tego wzrostu cen mieszkań, który następuje, czyli historycznie rzecz biorąc, za ostatnią dekadę, to była, tu akurat mamy dla średnią dla 7 głównych miast, ta korelacja jest no wręcz 100%. Minimalnie mniejsza jest ta korelacja w przypadku Poznania, czyli mówiąc tak trochę prostszym językiem, no jeśli nasze pensje rosną w górę, no to proporcjonalnie jakby w tym samym tempie rosną również nasze wynagrodzenia. No i teraz to my możemy, jeszcze właśnie wrócę, no bo ktoś może powiedzieć, że okej, może żeśmy znaleźli sobie tylko taki niewielki jakby wycinek rzeczywistości, czyli największe miasta, no i nieruchomości jakby, że obserwujemy te największe miasta, więc zbadaliśmy również na przykład, czy ta zależność między właśnie wynagrodzenie a cena nieruchomości jest obserwowana także w innych krajach. No i widzimy tutaj na tej krzywej, że to jest również w przypadku 40 akurat monitorowanych państw Europy, no również bardzo widoczne. Posunąłem się jeszcze, jakby poszedłem osobiście, to był mój pomysł w banku danych lokalnych, zebrałem dane dla wszystkich powiatów w Polsce, czyli jakby cena nieruchomości versus wynagrodzenia, które płacimy. I ta też korelacja jest dość widoczna, chociaż już nieco mniej. Jakby tu chciałem zwrócić uwagę na kilka takich charakterystycznych odstępstw, wyjątków, czy na przykład Zakopane, Sopot, czyli to są regiony, w których okej, no pensje są wysokie, akurat w Sopocie są powyżej średniej krajowej, w Zakopanem poniżej. Ceny mieszkań są za to no, astronomicznie wysokie, jak na jakby krajowe standardy. No to wynika, wiadomo, z napływu inwestorów, napływu turystów, którzy postrzegają te miejsce jako atrakcyjne. Ciekawym przykładem jest tutaj w prawym dolnym rogu Lubin i Jastrzębie-Zdrój, czyli miejsca, w których znajdują się kopalnie odpowiednio miedzi, węgla kamiennego, czyli tak znowu obrazowo mówiąc, mamy tam świetne wynagrodzenia, ale ceny są tanie. No jakby, jakie mogą być powody, no warto, można sobie chyba łatwo odpowiedzieć, że no jakby geograficznie czy klimatycznie nie są to dla większości zbyt atrakcyjne miejsca do zamieszkania. Poznań jako miasto plasuje się jakby nieco powyżej takiej średniej dla całego kraju, ale jeśli weźmiemy tylko i wyłącznie dane dla tych największych miast, on leży mniej więcej na tej linii trendu. Czyli innymi słowy, jest takim po prostu średniakiem i bardzo dobrze pasuje do takich danych ekonometrycznych. Tutaj jest jeszcze taka prosta analiza, ile metrów kwadratowych nieruchomości kupimy za średni dochód w danym mieście. I to też jest dość jakby wyraźna
zależność, jakby niezależnie od które, w jakie miasto analizujemy, tu jest akurat kilkanaście miast europejskich o porównywalnej wielkości do Poznania, to ten wskaźnik oscyluje tak w okolicach 0,6-0,7, nie? Czyli innymi słowy, za naszą pensję, tutaj akurat brutto, to muszę uszczegółowić, jesteśmy sobie w stanie kupić około tych 60 paru no, centymetrów kwadratowych domu, to mieszkania akurat w tym przypadku. No i teraz przechodząc do takiego meritum, co można zrobić z tą wiedzą, no bo jakby clue jest, jakby z esencją, czy najistotniejszą rzeczą tego mojego wystąpienia jest odpowiedzieć sobie, czy one na pewno są drogie i czy jaka jest szansa na to, że te ceny będą rosnąć dalej. Więc zakładając, że ta zależność między wynagrodzeniami a nieruchomościami, czy jakby z wynagrodzeniami a ceną nieruchomości się utrzyma, to możemy przyjąć, po prostu wziąć prognozy, tu akurat widzimy ta niebieska krzywa, to jest prognoza Narodowego Banku Polskiego dotycząca wynagrodzeń i biorąc pod uwagę dotychczasową tą korelację, to można by się spodziewać no, dalszego podnoszenia cen. O, tu przesunę, żeby nie zasłaniać ekranikiem. Także jakby z nas takiego modelowego punktu widzenia, no to te ceny akurat w przypadku Poznania powinny dojść do, nie, to jest akurat chyba całe, tak, to jest średnia do największych 7 miast, no to powinna dojść do przekroczyć 9 tysięcy wobec obecnych 8 tysięcy, nie? Czy w ciągu tych najbliższych 2 lat powinniśmy mieć kontynuację wzrostów? Tutaj mamy, nie, to jeszcze chwileczkę się przy tym zatrzymam. No oczywiście ryzyk dla tego jest całe mnóstwo i tak naprawdę osobny wykład mógłby dotyczyć właśnie tych elementów ryzyka. No przede wszystkim to są stopy procentowe. Też odpowiednio modelujemy, jaki jest wpływ podnoszenia stóp procentowych na właśnie koszty kredytu, a co za tym idzie na potencjalny popyt na nieruchomości. Mamy generalnie problem, czy jakby bacznie obserwujemy koniunkturę ogólnie w gospodarce. No wiadomo, że jeżeli koniunktura się pogarsza, rośnie bezrobocie, no to możemy się spodziewać też mniejszego zainteresowania nieruchomościami. No ważne właśnie jest ten rynek stopy procentowej, no bo to wpływa praktycznie 1:1 na koszt kredytowania. Więc jakby tych elementów tak w ujęciu krótkoterminowym jest bardzo dużo, które mogą doprowadzić do spadku cen nieruchomości, może nawet nie tyle co spadku, co raczej zahamowania dotychczasowych trendów, raczej spadków cen nominalnych przy tak rosnących kosztach budowy, czy przy tak wysokiej inflacji, no to byłby to typowy, powiedziałbym, czarny łabędź, czyli coś tak naprawdę skrajnie mało prawdopodobnego, przynajmniej w tych makroekonomicznych realiach. No pytanie oczywiście, czy nieruchomość zdoła pokryć nam, czy chociaż zrekompensować ten wpływ inflacji, nie? Czy innymi słowy, czy kupując mieszkanie w celu inwestycyjnym zdołamy jakby osiągnąć ten realny zysk, czyli po pomniejszeniu o koszty, rosnące koszty życia. No ale generalnie tak patrząc długoterminowo, czy modelując, no to te zmienne typu właśnie stopa procentowa, to powodują tylko lokalne jakby załamania czy zmiany koniunktury. No, najważniejsza właśnie taką powiedzmy receptą, żeby na rynku nieruchomości było dobrze, to jest niskie bezrobocie, zrównoważony, dość wysoki wzrost gospodarczy, po co to przekłada się również też na pewność zatrudnienia, czy jakby w otoczeniu takim pozytywnym makroekonomicznym, no, pracownicy czują się bezpiecznie na swoich stanowiskach pracy, będą chętnie sięgać po kredyty. No ale tym właśnie, i co za tym właśnie idzie w takim otoczeniu, jeśli rosną wynagrodzenia, to prawdopodobnie będzie przekładało się na wzrosty cen transakcyjnych. No i to jest właśnie taka nasza prognoza, tak generalnie po prostu powinno się moim zdaniem interpretować czy modelować rynek finansowy. A tutaj jest kilka takich slajdów dodatkowych tytułem bonusu. To pokazuje jakby relacje, już tak trochę pod kątem bardzo szczegółowym wchodząc, że im większe miasta, tym zazwyczaj różnica pomiędzy nieruchomościami w tych takich lokalizacjach premium, nazwijmy to, czy w Poznaniu byłby to oczywiście stare miasto, generalnie rynek, to te jakby różnica w cenach między lokalizacjami premium, a tych na obrzeżach jest znacznie, jakby systematycznie się poszerza, czyli można powiedzieć, że jakby tak też obrazowo mówiąc, te najlepsze miejscówki są w ramach jakby
miarę rozwoju gospodarczego jakiegoś kraju, stają się takim dobrem luksusowym. I z tego powodu ich ceny rosną znacznie szybciej niż przeciętna rynku nieruchomości dla całego kraju. Więc jakby doszukując się takich, powiedzmy, no perełek czy jakby tipów, nie? Czyli czy warto inwestować w nieruchomości i jeśli tak, to w jakim jakby tego obszarze, to jakby długoterminowo bym polecił jednak te lepsze lokalizacje. Mimo że jakby te ceny transakcyjne są za takie nieruchomości droższe, to przykłady tych bogatszych krajów, bogatszych gospodarek pokazują, że ta unikatowość tych miejsc jakby lepiej wpływa na ceny w przyszłości, na ceny transakcyjne. No i takie nieruchomości powinny sobie radzić lepiej niż, nazwijmy to, nieruchomości ekonomiczne. No dobrze, to z mojej strony to wszystko. Także pozdrawiam, dziękuję i życzę udanej dalszej części spotkania. Dobra, dziękuję. To może dopowiem, dlaczego nie podnosił, bo już podnosi. Tak, rzeczywiście jesteśmy w skali, jesteśmy w fazie podwyżek stóp procentowych, także NBP podnosi już te stopy procentowe, ale rzeczywiście przez długi czas z tym zwlekał. I to jest prezentacja, którą wykonam za Rafała, no więc to nie jest moja prezentacja, ale właśnie uznałem, że warto to powiedzieć, bo w sumie jest to temat ciekawy. Także rzeczywiście NBP jest między młotem a kowadłem, a mówiąc już inaczej, tak bardziej konkretnie, nie metaforycznie, między inflacją a bezrobociem, bo tak jak już wspominałem wcześniej, albo walczymy z inflacją i podnosimy stopy, albo stymulujemy gospodarkę i obniżamy stopy, albo trzymamy je na poziomie niskim. Także rzeczywiście jest taka wymienialność między inflacją a bezrobociem. Ona została odkryta w latach 60. przez Philipsa. No i od jego nazwiska jest takie coś jak krzywa Philipsa, czyli niby jest ta wymienialność między bezrobociem a inflacją, czyli jeśli jest źle na rynku pracy, chcemy poprawić koniunkturę na rynku pracy, to dopuszczamy do trochę wyższej inflacji. Dlaczego? O tym właśnie po części już Wam wspominałem, że jak macie firmę i jej produkty są coraz droższe, to ona wystarczy, że sobie zatrzyma płacę na pewnym stopniu i tak ona zyskuje rentowność, bo nie musi dawać podwyżek, a zarabia coraz więcej, nie? Także co do zasady rynek pracy działa lepiej przy trochę wyższej inflacji, nie? Także jest taka wymienialność. I oczywiście patrząc na dane, zobaczmy sobie na liczbę bezrobotnych na niebiesko i na inflację na pomarańczowo i widzimy, że rzeczywiście im wyższa inflacja, tym niższe bezrobocie, przynajmniej w tych ostatnich kilku latach taką tendencję widać, prawda? Rzeczywiście tak to jest. Ale inflacja wymyka się spod kontroli NBP, bo w Polsce NBP, czyli Narodowy Bank Polski, musi dbać o tak zwaną stabilność cenową. Od strony logicznej jest to fałszywe, ponieważ stabilność cenowa wynosi 0, a NBP ma cel 2,5%, plus minus 1 punkt procentowy. Także nie jest to poprawne logicznie, ale tak to zdefiniowano. Także NBP celuje, żeby ta inflacja była na poziomie 2,5%, plus minus 1 punkt procentowy, czyli de facto mamy obszar między 1,5 a 3,5%. Taki jest cel NBP, żeby ta inflacja tyle wynosiła, ale widzimy, że inflacja odjeżdża. Poszła i faktycznie jesteśmy już poza celem NBP. I w ogóle dlaczego rozdzielać bank centralny od rządu? W sumie nie wszystkie kraje to mają, bo na przykład w Wenezueli nie jest to rozdzielone i tam jeżeli brakuje kasy, no to po prostu bank centralny skupuje te obligacje rządowe za świeżo wykreowaną gotówkę przenośną, bo to jest oczywiście pieniądz elektroniczny, no i państwo ma pieniądze i państwo ma nieograniczoną ilość pieniądza. No to wiadomo, że wtedy jest inflacja. Tak? Jeżeli państwo wydaje pieniądz, który został przed chwilką stworzony w bilansie banku centralnego, to faktycznie ta inflacja jest coraz większa. Także nie wszystkie kraje mają ten rozdział, ale kraje cywilizowane mają rozdział. Czyli mamy rząd, który ma inne cele, na przykład maksymalizacja wzrostu gospodarczego, żeby wygrać wybory, i mamy NBP, żeby dbać o w miarę stabilne ceny. Dlatego jest to rozdzielone. Bo jak chcemy maksymalizować zatrudnienie, to dopuszczamy do wyższej
inflacji, prawda? A jeżeli chcemy hamować inflację, no to musimy te stopy podnosić, które ograniczają wzrost gospodarczy. Także rzeczywiście są to rozbieżne cele, dlatego jest to instytucjonalnie porozdzielane. Ale jeżeli NBP jest pod dużym wpływem politycznym, to może się okazać, że zaprzestanie realizować swój cel i będzie realizował cel rządu. I rzeczywiście prezes Glapiński mówił, że on nie będzie podwyższał stóp jeszcze wtedy, to powiedzmy tam pół roku temu, bo będzie bezrobocie. Ale jak sobie zobaczymy do ustawy o NBP, to tam jest, że celem NBP jest dbałość o stabilność cen, czyli o ten cel inflacyjny, a jeśli on jest spełniony, to może potem NBP wspierać politykę gospodarczą rządu. Także prezes NBP przy takiej inflacji, jeszcze wtedy powiedzmy to 7%, mówiąc o bezrobociu, po prostu łamał ustawę o NBP, ale w sumie w Polsce to nie jest nic strasznego i w sumie nikogo to wielce nie obchodzi. Także rzeczywiście jest to taka kwestia polityczna, że rzeczywiście no, NBP się skupia na bezrobociu i dlatego między innymi mamy dużą inflację, bo rzeczywiście ta inflacja, która jest teraz, wynika z wielu czynników, między innymi właśnie z polityki monetarnej, ale też z szoków zagranicznych, prawda? Mamy gaz, ropę, to wszystko drożeje. Ale na przykład banki centralne podobne do naszego, bank centralny Węgier, Czech, już latem te banki zaczęły podnosić stopy procentowe, już w lipcu, bo w lipcu u nas inflacja wynosiła 5%, czyli w sumie dużo już. To już jest grubo ponad cel inflacyjny i rzeczywiście wtedy już Czechy, Węgry podwyższały stopy, Polska nie. Jeszcze we wrześniu prezes Glapiński mówił, że inflacja ma swoje źródło w czynnikach zagranicznych i podwyżki byłyby szkolnym błędem. I miesiąc później podwyżka i to taka mocna. I w listopadzie kolejna, i w grudniu kolejna, i w styczniu kolejna. Także rzeczywiście prezes Glapiński i jego komunikacja to rzeczywiście jest ciekawy wątek. Rzeczywiście ona jest chaotyczna i faktycznie to jest wskazywane jako mankament naszej polityki monetarnej. OK? To jest tak, rzeczywiście NBP obniżył stopy procentowe do zera w trakcie pandemii. Zobacz, tutaj mamy ostatnie powiedzmy 10 lat, także stopy w Polsce spadały. One spadały dosyć stopniowo, ten wykres jest dosyć cieśniony, więc tak naprawdę wydaje się, że one spadały szybko, ale one spadały na przestrzeni wielu lat. I tutaj, tak jak już Państwo wiedzą, podczas pandemii stopy zostały jeszcze bardziej obniżone, mimo że wtedy inflacja wynosiła 4%, czyli ponad cel NBP. Także starano się za wszelką cenę stymulować tą gospodarkę, chociaż w sumie te stopy były i tak u nas historycznie nisko i potem to przypłaciliśmy tym, że środki bardzo szybko uciekły z lokat i zaczęły te ceny napędzać, a potem już jak i opozycja, i społeczeństwo, i nawet rząd naciska NBP, żeby te stopy jednak podnosił, bo to, co oni wyprawiają, to już jest naprawdę przegięcie, to w końcu się wzięli i te stopy zaczęli podnosić. I faktycznie mamy teraz ostre odbicie w tych stopach. No i właśnie teraz pytanie, jak te stopy zadziałają na inflację, bo oczywiście instrumenty polityki banku centralnego, polityki monetarnej działają z opóźnieniem. Także one działają z opóźnieniem około 4 do 6 kwartałów, także w sumie długo. Także jeszcze nie tylko, że one są opóźnione, to jeszcze Glapiński jest opóźniony, to rzeczywiście to się przekłada na inflację dopiero za długi czas. Także rzeczywiście mamy w Polsce z tym problem. Odnośnie tego, czy się spóźniliśmy i o ile, no właśnie, jeżeli ta inflacja już w lipcu wynosiła 5%, no to rzeczywiście uważam, że to już był czas, kiedy właśnie to robiły Węgry, Czechy, Polska, właśnie. I to jest tak, okej, można się spóźnić, ale z taką komunikacją, typu, że okej, to nie od nas zależy, no to rzeczywiście to jeszcze bardziej napędza te oczekiwania inflacyjne. Także rzeczywiście, tak jak Pan to wspomniał, już w 2020 roku ta inflacja była dosyć spora i faktycznie ona spadła przez ceny paliw i ten taki, można powiedzieć, pandemiczny pesymizm, prawda? No bo on w pewnym momencie był, ale potem jak to się wszystko otworzyło, to faktycznie te ceny poszły w górę. I widzimy, że inflacja jest dużo wyższa niż stopa procentowa. To niestety sprawia, że ta realna stopa jest dużo... w sensie jest na bardzo ujemnym poziomie, także niestety te środki wypędzone z lokat bardzo, bardzo te ceny podbijają, ale o tym już tutaj po części wspominałem. I te podwyżki stóp oczywiście wpływają na WIBOR, czyli oprocentowanie
pożyczek na rynku międzybankowym, które są indeksem przy hipotekach. Także jak ktoś miał kredyt hipoteczny na przykład tutaj, to po tych obniżkach rata mu zmalała. To około powiedzmy 200 zł na takim przeciętnej hipotece, ale teraz, gdy stopy idą w górę, to oczywiście rata idzie w górę. I teraz tak, niektórzy mówią, którzy mają hipoteki, no że okej, były stopy nisko, dla mnie dobrze. No bo w sumie im niższa stopa, tym mniejsza rata dla mnie, ale ryzyko w tym jest takie, że jak inflacja się rozpędzi i wymknie się spod kontroli, to stopy trzeba będzie bardzo mocno podnosić i to dopiero będzie ryzyko bardzo wysokich rat, więc tak naprawdę, jeśli ktoś ma kredyt hipoteczny, to raczej powinien kibicować szybszym podwyżkom wcześniej, żeby tej inflacji nie rozhulać, bo to potem wymaga bardzo agresywnego zaostrzania monetarnego, który jest groźny dla wypłacalności. Nie? Także tutaj, jak tutaj Rafał naniósł taką miesięczną ratę modelowego kredytu hipotecznego, także faktycznie podczas pandemii ona zmalała, a teraz już szybko odbija. Jak rozumiem, tu jest prognoza Rafała. No także pewnie tak to będzie mniej więcej wyglądało. I to już o czym mówiliśmy, główna stopa NBP na tle oprocentowania depozytów. Zobaczcie ciekawą rzecz. Zanim stopa NBP jeszcze spadła, to banki już zmniejszały oprocentowania lokat, a teraz jak stopa idzie mocno w górę, to banki celowo opóźniają ten moment. Także rzeczywiście tak to jest, że gdy stopy idą w górę, to banki jeszcze stopniowo zwiększają to oprocentowanie lokat, żeby jeszcze klientów przetrzymać na tych niskich stawkach. Także rzeczywiście to jest od strony banków, można powiedzieć, nieuczciwe, no ale wiadomo, że chcą na nas zarobić, także tak robią. I teraz tak, kolejny aspekt. Im wyższe stopy procentowe, tym wyższe koszty obsługi długu publicznego, bo państwo też emituje obligacje, państwo też jest dłużnikiem. Także jak rosną stopy, to nowe emisje obligacji też są coraz droższe, w sensie państwo musi płacić wyższe odsetki. Także rosnące stopy procentowe też sprawiają, że państwo ma wyższe koszty obsługi długu. Także niestety dla nas, jako dla podatników, państwo będzie miało wyższe koszty obsługi długu. To właśnie Rafał pokazał wydatki na obsługę długu publicznego, które przez ostatnie, powiedzmy to, 7 lat spadały w ramach, jak stopy procentowe szły w dół, ale teraz prawdopodobnie one odbiją, ponieważ stopy idą w górę. Także podsumowując, żeby stłumić inflację, NBP musi podnosić stopy procentowe, ale wysokie stopy procentowe hamują wzrost gospodarczy, a w dodatku wpływają na koniunkturę z opóźnieniem. Także w efekcie przy źle zaplanowanej polityce monetarnej możemy mieć i deflację, czyli spadek cen, i recesję, i rosnące bezrobocie, ale NBP idzie dokładnie w drugą stronę. Czyli właśnie NBP jest w stanie poświęcić inflację, żeby tą koniunkturę utrzymać na przykład do wyborów, nie? Bo tak naprawdę jeżeli oni współpracują, no to tak naprawdę dla nich taki realny horyzont to są wybory, nie? No w sumie oni dalej nie muszą wielce planować, bo potem się będą martwić po tych wyborach, nie? Rzeczywiście tak to niestety jest. Także co do zasady NBP powinien szybciej reagować na inflację i mocniej, ale wiadomo, że w Polsce jest jak jest, więc rzeczywiście tak to wygląda. I teraz właśnie bym poprosił o włączenie tego jednego linku. Teraz jeszcze coś państwu pokażę, dlaczego NBP może nie być bardzo apolityczny. Chodzi o to, że można prosić troszkę, żebyśmy to zdjęcie zobaczyli. Właśnie, teraz tak, mamy Jarosław Kaczyński i profesor Adam Glapiński, prezes NBP, około 40 lat temu. Także co chciałem pokazać, że panowie się znają, panowie współpracują i to, że Adam Glapiński jest prezesem NBP, to nie oznacza, że to jest instytucja niezależna, bo te nieformalne kontakty... Nie wiem. To trzeba byście zapytać fotografa. Także rzeczywiście
NBP formalnie jest niezależne, a czy realnie jest to, każdy sobie może odpowiedzieć. Dobra, także z tej części to już tyle. Mam nadzieję, że się z grubsza zmieściłem. Bardzo dziękujemy serdecznie. A teraz, drodzy Państwo, ta część, na którą chyba czekacie najbardziej, czyli sesja pytań i odpowiedzi. Mamy na to przeznaczone około 20 minut i kiedy rejestrowaliście się, deklarując udział w spotkaniu, mieliście okazję zadać pytania, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedź. Część podejrzewam, że została już wypowiedziana tutaj na scenie, część odpowiedzi. Pytań jest bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie w tej chwili odpowiedzieć na wszystkie. Propozycja z mojej strony jest taka, żebyśmy odpowiedzieli z listy w tej chwili na 4. Później zaprosimy oczywiście Państwa do zadawania pytań. Jeśli pytania z sali się skończą, lista ciągnie się dalej. Ja będę pilnowała czasu i będziemy prosili Państwa o zadawanie pytań. Także zapraszamy eksperta na scenę. Dobrze, tylko z tym, że to skończyłem trochę wcześniej, więc w sumie ta sesja pytań może być trochę dłuższa, nie? Tak, oczywiście. Będziemy tutaj w sumie moderowali trochę, odpowiednio. Trochę także zacznijmy może od pierwszego pytania. Ono jest dość rozbudowane. Inflacja. Sposób liczenia inflacji w kontekście postępu technologicznego. Jak porównuje się ceny smartfonów czy komputerów z roku na rok i oblicza dla inflacji. Co roku można takie same produkty kupić taniej, ponieważ wypierają je nowe modele. Ewentualnie za tę samą kwotę można kupić sprzęt o zauważalnie wyższej jakości niż rok wcześniej. Jak to wpływa na liczenie inflacji? Tu jest ciekawe pytanie. W sumie nawiążę do tego pytania odnośnie tego, czy GUS fałszuje inflację pana. Także sama metodologia bardzo dokładnie nie jest jawna. Także nie wiemy w sumie dokładnie, jakie są algorytmy liczenia inflacji przez GUS. I teraz tak, to czy postęp technologiczny zmniejsza inflację, to jest pewne, szczególnie na rynku towarów, bo jeżeli mamy postęp techniczny, to w fabrykach produkujemy coraz szybciej, coraz lepiej, coraz taniej. Rzeczywiście postęp technologiczny obniża ceny. I teraz tak, niektórzy z obozu deflacjonistów, czyli z osób, które twierdzą, że deflacja jest zdrowa, mówią, że ok, na rynku elektroniki mamy deflację, nic się złego nie dzieje. Nie do końca. Uważam, że na rynku elektroniki mamy inflację. Dlaczego? Ponieważ to nie jest tak, że ja co 2 lata kupuję ten sam model telefonu, ja kupuję nowszy model. On jest lepszy, ale jest zwykle droższy. Także nie mamy tu takiej deflacji realnie. Tak jak mówię, oczywiście ten sam model tanieje, prawda? Ale czy ja mogę używać, nie wiem, telefonu z roku 2008? No nie, bo już jest przestarzały. No co prawda do dzwonienia może tak, ale jak chcę mieć internet, no to nie. Także rzeczywiście to jest tak, że deflacja jest w takim sensie, że kupujemy za tę samą kwotę lepszy sprzęt, nie? Ale kupujemy tak naprawdę sprzęt coraz droższy. Ja akurat nie kupuję iPhone'ów, ale ci, co kupują, no to wiedzą, że coraz nowszy model jest coraz droższy. Więc od strony tego, czy jest inflacja, czy deflacja, na kategorię telefon wydajemy coraz więcej. Także w takim sensie od strony realnej nie ma tutaj deflacji, bo i tak na to wydajemy albo tyle samo, albo więcej, ale oczywiście mamy lepszy sprzęt, więc w sumie ta deflacja polega na tym, że mamy coraz lepszy sprzęt i oczywiście ten postęp jest bardzo korzystny, ale co do zasady to nie jest tak, że na sprzęt wydajemy mniej. Także to jest taka sprawa. I na temat, czy GUS fałszuje inflację, no właśnie, wiele osób tak twierdzi. To jest tak, ja jestem otwarty zawsze na argumenty, więc się pytam, proszę o dowody. Nie? Jaki jest dowód, że GUS fałszuje inflację? Skoro nie wiemy, jak liczy, to nie wiemy. Nie wiemy, ale to jest tak, jeżeli GUS by fałszował inflację, mogą powstać alternatywne think tanki, czy to instytuty i tą inflację po swojemu liczyć. Jeżeli one pokażą metodologię, ok, ja liczę tak, sprawdzam to i to. Jeżeli byłaby duża rozbieżność, na pewno by to postawiło GUS w bardzo niekomfortowej sytuacji. Ale fakty GUS-u chyba są jasne, nie?
Wagi są, tak. Wagi są, ale... Wagi są, ale wagi nie tyle zmieniają. Bo... Tak, ale w sensie nie wiemy, na jakie oni konkretnie produkty patrzą, nie? Ale rzeczywiście wagi są, no to na pewno. Wiesz co, po tego zrobić swój własny koszyk inflacyjny i to jest moim zdaniem. Okej, czyli pan liczy, tak? Czyli może, może mi pan... 16% wysłać? Okej, rzeczywiście koszyk inflacyjny każdej osoby jest inny. Także jeżeli pan na przykład dużo podróżuje samochodem, to rzeczywiście w tych warunkach jak najbardziej pana inflacja może być wyższa niż tej oficjalnej, ale to wciąż nie oznacza, że GUS fałszuje inflację, nie? Nie, ale to pytanie o te zakupy elektronika no. Nie jest bezpodstawne, bo albo ona będzie tak jak pan mówi, tak? Bo pierwszy iPhone kosztował $800, to jest 3,5 tysiąca złotych, teraz nie wiem. Tak, około chyba tak, 6700. Możemy porównywać tak. Rok do roku i w tym ten sam model. To prawda. Deflacja, to prawda. Albo będziemy porównywać to samo, czyli powiedzmy najlepszy model w swojej klasie. Mm-hmm. I w tym momencie to mamy inflację, więc to pytanie właśnie jest bardzo ciekawe. Mm-hmm. Tak, no. Inflacji przez wiele lat w Polsce było zawsze tak, że jedyną niezmienną to było to, że spadały zawsze inflacja dla odzieży i ubranych. Mhm. No generalnie prawdopodobnie przez to, że coraz więcej przenosimy produkcji do Chin, tak. I tak dalej, ta konkurencja. I w tym roku nawet rośnie inflacja, tak? To pokazuje, że musi być ta inflacja. I teraz mamy tak, jak ktoś kupował, nie wiem, 10 lat temu t-shirt, to mógł w nim chodzić, nie wiem, 2 lata, tak? Jak teraz kupi i go zacznie prać, to po 3 miesiącach generalnie po prostu ilość bawełny w bawełnie jest troszeczkę mniejsza. Tak? Jasne. I rzeczywiście... Pytanie, jak to jest liczone, no bo co z tego, że ja kupuję tego t-shirta o 25% taniej niż rok temu, skoro ja go muszę 3 razy częściej. No, dokładnie. Tak, no to jest ciekawa kwestia i nie sposób tego zmierzyć. No bo rzeczywiście trzeba by przyjąć, że... Jakiś tam wpływ na... Tak, no bo trzeba by przyjąć, okej, okay, że kupuję ubrania o jakości X, a nikt tego nie zmierzy. Albo tak samo z żywnością. No okej, okay, co z tego, że mamy coraz tańszego kurczaka, skoro to jest coraz gorsza jakość, prawda? Ale rzeczywiście trudno to chwycić, także rzeczywiście ciężko jest tutaj powiedzieć dokładnie, jak GUS liczy i powiedzieć, czy GUS fałszuje. No, moim zdaniem nie fałszuje, bo gdyby fałszował mocno, to powstałyby alternatywne metody liczenia, które by skompromitowały GUS. Nie powstają. Więc no zakładam, że fałszowanie jest mało prawdopodobne, chociaż rzeczywiście, jeżeli takie coś powstanie, to oczywiście chętnie przeczytam i chętnie zmienię zdanie, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jestem otwarty na krytykę merytoryczną i zdanie chętnie zmieniam. Także jeśli takie coś się pojawi, no to oczywiście chętnie się zapoznam, ale rzeczywiście wiele osób mówiło, że GUS fałszuje, że GUS nigdy się nie przyzna, że inflacja wynosi więcej niż 5%. Niestety mamy. Także nie jest tak, że pisowski GUS totalnie fałszuje wszystko. Także no, bez przesady, bo GUS też jest audytowany przez międzynarodowe instytucje, więc nie wydaje mi się, żeby mógł fałszować. Oczywiście jakieś tam drobne detale, no zgadzam się, tak? Jeżeli jest dużo wag, dużo obliczeń, zgadzam się, że coś tam można pokombinować, ale nie wydaje mi się, żeby to była duża skala. Nie? Także takie jest moje zdanie. Dziękuję. Ja już widzę, że w pierwszym pytaniu trafiliśmy w bardzo dobry punkt. Idąc do drugiego pytania, ono również jest bardziej rozbudowane. Jaki jest według Was czas trwania podwyższonej inflacji oraz kiedy stopy procentowe zostaną obniżone i czy w ogóle? Jak obecna sytuacja w długiej perspektywie odbije się na światowych rynkach kapitałowych? Jak inne kraje przeciwdziałają inflacji, które radzą sobie najlepiej, a które najgorzej? Jak oceniacie program Polski Ład i perspektywy rozwoju polskiej przedsiębiorczości? Okej, okay, no to jest też... Okay, no bardzo to... rozbudowane. To jest rzeczywiście sporo pytań, także na koniec już zapomniałem, jakie było pierwsze. Także na część już na pewno odpowiedzi padły. Zacznijmy może od początku. No, jaki jest czas trwania podwyższonej inflacji, okay. Kiedy te stopy będą obniżane i czy w ogóle? Dobrze, także ile będzie trwała inflacja? Nie wiem. Także no to jest na to można łatwo powiedzieć, bo nikt tego nie wie. Prognozy się tworzy, tak jak tutaj
Rafał pokazywał prognozy, ale jeżeli ktoś chce kabaret, to polecam obejrzeć prognozy sprzed pandemii. Nic się nie sprawdziło, więc w sumie też się nie będę kusił na prognozy, bo w sumie nie wiem. Także to jest jedyna sensowna odpowiedź, ale oczywiście można powiedzieć, co jest prawdopodobne. Mamy teraz wystrzał cen energii. Jeżeli one będą złagodzone, przyjdzie, nie wiem, lato, będzie mniejszy popyt na gaz. Jeżeli kraje OPEC zwiększą produkcję ropy, spadną ceny ropy, no okej, inflacja powinna odpuścić i to jest scenariusz bazowy. Po to jest tarcza, żeby ona pomogła nam przetrwać ten bardzo trudny okres przejściowy. Potem po pół roku tarcza będzie, jak na razie jest taki plan, że będzie wtedy zdjęta. No bo wtedy niby mają te surowce potanieć. Czy tak będzie? Nie wiadomo. To zależy w dużej mierze od geopolityki. Także jak to przewidzieć geopolitykę, jak to przewidzieć decyzje polityczne? Nie jest w stanie nikt tego przewidzieć. Są to systemy nieprzewidywalne. Więc tak naprawdę nikt nie wie, kiedy inflacja odpuści, ale rzeczywiście, jeżeli ona podbiła tak mocno przez te czynniki energetyczne, to prawdopodobnie jak się sytuacja unormuje, to ona będzie odpuszczała, ale co ważne i pesymistyczne, to nie jest tak, że jak inflacja spadnie do 2,5%, to wrócimy do normy. Inflacja jest liczona rok do roku, także jeżeli za rok na przykład będzie inflacja 2,5%, to oznacza, że my teraz urośliśmy bardzo mocno, i potem jeszcze bardziej urośliśmy, ale ta dynamika roczna już jest mała, ale i tak nie spadamy do poziomów sprzed wzrostu cen. Także rzeczywiście, niestety, no, te wysokie ceny już będą z nami pewnie na stałe, bo potem rząd i NBP nie dopuszczą do tego, żeby była deflacja. Także niestety te ceny są wysokie i nie spodziewałbym się, żeby one jakoś mocno spadły. To jest pytanie o to inflację. To jest ta pierwsza część. I potem druga, była część... Tak, o krajach, jak one sobie... Nie, przepraszam, jeszcze było potem, kiedy sobie zostaną obniżone. Jak obecna sytuacja w długiej perspektywie odbije się na światowych rynkach kapitałowych. Tak, ale jeszcze było wcześniej pytanie, kiedy one będą obniżone. To jest tak, i czy w ogóle? To powiem, tak? Mhm. No właśnie, bo teraz one są podwyższane, nie? I potem się skończy cykl podwyżek, no i pewnie się okaże, że w końcu ta inflacja odpuściła i wtedy będą znowu obniżali. Także no pewnie za kilka lat do tych obniżek wrócimy, bo jak sobie zobaczymy na takie trendy globalne, to w krajach rozwiniętych i ogólnie na całym świecie w historii, nawet patrząc na ostatnie 7 wieków, te stopy raczej spadały. Oczywiście były trendy różne i korekty, ale co do zasady, jak sobie zobaczymy na przykład po jakich odsetkach się finansowały, nie wiem, rządy Wielkiej Brytanii, Królestwa w wieku XIV, XV, potem kolejne monarchie, potem kraje przed pierwszą wojną, potem po drugiej wojnie, to stopy raczej spadają. Także wiąże się to też z tym, że tego pieniądza fiducjarnego, czyli tego niepokrytego kruszcem jest coraz więcej, a w sumie stopa procentowa jest kosztem pieniądza. Także im więcej pieniądza, tym niższe odsetki. Także co do zasady, długoterminowo te stopy procentowe idą w dół. Także pewnie po lokalnej podwyżce w końcu znowu wrócimy do obniżek stóp. Tym bardziej, że prezes Glapiński chce być na drugą kadencję. Także nie jest to monetarny jastrząb. Także pewnie te obniżki wrócą. I kolejna część tego pytania, jak inne kraje przeciwdziałają inflacji, które sobie radzą najlepiej, a które najgorzej? Właśnie tu jest ciekawe pytanie, bo w sumie w wielu krajach jest takie przyzwolenie na tą inflację. W Stanach jest ona 7% i też tam się za bardzo stóp nie podnosi, ale oczywiście Stany to co innego, bo oni mają globalną walutę, dolara, także rzeczywiście oni sobie mogą pozwolić na troszkę więcej. W przypadku Polski duża inflacja, niskie stopy to odpływ kapitału i słabnięcie złotego. A to jeszcze bardziej nakręca inflację, także no my musimy być bardziej ostrożni niż takie kraje jak powiedzmy USA czy kraje strefy euro. Rzeczywiście w strefie euro też się przyzwala na tą inflację. Europejski Bank Centralny jeszcze bardziej niż amerykański Fed wzbrania się przed w ogóle jakimkolwiek zaostrzeniem teraz polityki monetarnej, ale wynika to z tego, że jeżeli mamy w strefie euro kraje południa skrajnie zadłużone, skrajnie słabe, no to przy podwyżkach stóp znowu byłyby te problemy, co w 2010, 11, 12 z Grecją. Także faktycznie Europejski Bank Centralny nie może walczyć z inflacją, bo doczepił sobie takie właśnie wampiry jak Grecja, Włochy, Hiszpania. Także jak tam będą podwyżki, no to
cała strefa się zacznie walić. Także no niestety tutaj już nie można stóp podnosić. I kraje nadbałtyckie, które euro przyjęły, mają teraz inflację 10% i nie mogą z tym nic zrobić, bo są w strefie euro. Także no, też ciekawa kwestia, a które sobie radzą najlepiej? Japonia, tak? Bo tam jest od dawna problem, żeby inflacja w ogóle jakakolwiek była. Także oni i tak tam mają tą niską dynamikę cen, ale rzeczywiście to nie jest zdrowa gospodarka, bo jest to już gospodarka ludzi starych i naprawdę ma problem z popytem i tam faktycznie jest problem, żeby to wszystko ruszyć. I tam było też pytanie o rynki kapitałowe, tak? Było pytanie o, już właściwie częściowo odpowiedziane, jak obecna sytuacja w długiej perspektywie odbija się na tych rynkach kapitałowych. No właśnie, to jest też ciekawa kwestia, bo w sumie też oczywiście odpowiedź konkretna, nie wiem, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, rynki są z grubsza efektywne, czyli nikt nie przewidzi rynków. No bo tak naprawdę, gdybym ja sobie był w stanie przewidzieć, w którą stronę pójdzie rynek, no to wiadomo, byłbym w stanie sobie zarobić miliardy od tak. Ale tak niestety nie jest, także rynków nikt nie przewidzi, więc tylko można powiedzieć tak, że co do zasady niskie stopy wpływają korzystnie na rynki akcji, nieruchomości, obligacji, jak stopy idą w górę, a teraz powoli idą, to jest pewne obciążenie, więc tak naprawdę jeżeli świat by podnosił stopy, a na przykład Amerykanie już zapowiedzieli, że te podwyżki będą, no to jakaś korekta może być, chociaż oczywiście nie ma tutaj automatyzmu. Nikt nie przewidzi, że okej, podnosimy stopy, no to jest korekta. Także rzeczywiście trudno to przewidzieć, ale faktycznie przy podwyżkach stóp procentowych jest szansa na korektę, bo kapitał wraca do tych bezpiecznych aktywów. Jeżeli stopy rosną, to są bardziej rentowne lokaty, bardziej rentowne obligacje i kapitał wraca z rynków ryzykownych, z rynku akcji, z rynku nieruchomości, z rynku kruszców, kryptowalut nawet. Rzeczywiście, jeżeli mamy wolną stopę od ryzyka dużą, to co do zasady apetyt na ryzyko się zmniejsza i mamy odpływ od tych pozostałych rynków. A gdy stopy są nisko, to ludzie sobie patrzą, ok, nie mam nic na lokacie, nie mam nic na obligacjach, to w coś muszę zaryzykować. I właśnie stąd są te wzrosty na akcjach czy na nieruchomościach, gdy stopy są na poziomie bardzo niskim. Także rzeczywiście z tego to wynika. Jasne. I ostatnia część tego pytania to była ocena programu Polski Ład i perspektywy rozwoju polskiej przedsiębiorczości. No rzeczywiście jest tutaj bardzo trudny temat, bo Polski Ład został przeprowadzony w bardzo trudnym czasie. Mamy dużą inflację, mamy bardzo trudną sytuację gospodarczą i teraz tak, mamy jeszcze dodatkowo program, który zmienia dużo, jest dziurawy i trzeba go łatać na bieżąco i to wprowadza ogromny chaos. Także mamy dużo zmian, które nie są dobre, ponieważ no okej, teoretycznie osoba, która zarabia 3000 na rękę ma zyskać 140 zł miesięcznie. Co z tego, skoro inflacja zje mu około 300. To jest to tak, że jeżeli na przykład obciążymy przedsiębiorców, to oni i tak sobie te ceny swoje podniosą, a przeciętny Kowalski to zapłaci, bo przykład, wczoraj słyszałem u lekarza, ktoś tam zadzwonił, zapytał się i tam ile kosztuje konsultacja u pana XY. No i pani mówi, że okej, konsultacja kosztuje 200 zł, ale zmieniamy cennik i w najbliższych dniach się proszę spodziewać podwyżki o 50-100 zł. Także widzicie, nowy ład, ale oni sobie pyk, przerzucą. Jeżeli jesteś dobrym lekarzem, masz duży popyt, klienci zapłacą, nie? Bo jeżeli jesteś specjalistą, masz siłę przetargową, prosta sprawa, podnosisz ceny, a potem ludzie się o to muszą martwić, czyli właśnie Polski Ład jest bardzo, bardzo trudną reformą, bo po pierwsze to jest duże zwiększenie kosztów i przedsiębiorców i tam w dużej mierze pracowników na zlecenia. Co więcej, wprowadza chaos gospodarczy, także na początku nie było wiadomo, jak to rozliczać. Był chaos w księgowości, w doradztwie podatkowym, także rzeczywiście Polski Ład jest to taka właśnie
taki właśnie oksymoron, taki paradoks, że niby ład, a wprowadził taki chaos, że w sumie mało kto się w tym odnajduje, nie? Także rzeczywiście, jak to wpływa na polski rozwój? No bardzo źle. Oczywiście były takie przymiarki od dawna, żeby na przykład samozatrudnieni płacili większe podatki, żeby ten system podatkowy był bardziej progresywny, ale rzeczywiście zrobiono to w taki sposób, tak chaotyczny, tak dziurawy, no że teraz wszyscy mają problem, bo nie wiedzą w sumie, co mają zrobić, a jeszcze co chwilę to się zmienia. Także rzeczywiście Polski Ład uderza w polski rozwój mocno. I tak naprawdę, bo dla rozwoju jest bardzo ważna stabilność prawa i jasność zasad. Wtedy przedsiębiorcy mogą się skupić na swojej działalności. A teraz przedsiębiorcy muszą myśleć przez dwa miesiące w sumie, jak ja mam się rozliczać i w sumie co zrobić, żeby jakoś się utrzymać. Nie? Polski Ład nie jest korzystny przez totalne skomplikowanie prawa i niestabilność prawa, bo Polska i tak już przed Polskim Ładem miała bardzo niestabilne prawo i na to się skarżyli przedsiębiorcy, a Polski Ład jeszcze to pogarsza. Także rzeczywiście Polski Ład bardzo uderza w nasz potencjał rozwoju, tak uważam. Kolejne pytanie nie jest już tak rozbudowane. Bardzo zwięźle. W co lokować wolne środki przy 10% inflacji i górce na rynku nieruchomości? Okej, także odnośnie pytania, nie wiemy, czy mamy górkę, bo znowu, no kto to przewidzi, nie? Na przykład w prezentacji Rafała było, że zgodnie z jego modelem ceny będą rosły, także nie wiemy, czy mamy górkę, czy nie, ale rzeczywiście stopy idą w górę, także być może jakaś korekta będzie. I teraz tak, w co lokować środki? To zależy od dwóch kwestii. Po pierwsze, na jaki horyzont i na jaką masz preferencję względem ryzyka. Jeżeli chcesz na przykład na parę lat bezpiecznie, to na przykład obligacje skarbowe indeksowane inflacją, ta inflacja będzie pewnie spadała, ale to ci da taki komfort, że okej, wiesz, że inflacja ci nie zje tych środków. Jeżeli ktoś ma duży kapitał, długoterminowo nieruchomości, w długim terminie powinny dawać radę, ewentualnie jak ktoś chce, to może czekać na korektę, ale no nie wiadomo, czy ona nastąpi. Natomiast dobrym też aktywem długoterminowo są akcje. Także jak ktoś chce mieć kapitał dostępny w sposób łatwy, w sensie, że można je spieniężyć częściowo, akcje są dobrym wyborem. Znowu one statystycznie mają podobne stopy zwrotu co nieruchomości. Z tym, że właśnie to jest taka różnica, że akcje są bardziej płynne, można łatwiej spieniężyć część, natomiast nieruchomości mają wyższy próg wejścia, ale mają taką zaletę, że są fizyczne. Także ich ceny nie wahają się aż tak mocno. Także każde aktywo ma swoje plusy i minusy. Także które wybrać, to zależy od tego, jaką kwotą dysponujemy, jaką mamy tolerancję względem ryzyka i na jaki termin. Rzeczywiście, co do zasady, trudno uchronić środki przed inflacją w skali roku. Tak naprawdę i przy obligacjach jest indeksacja od drugiego roku, prawda? Akcje, nieruchomości to są inwestycje długoterminowe. Także właśnie w najgorszej sytuacji są ci, którzy chcą ulokować środki na przykład rok albo krócej, w sumie nie ma jak. Także po prostu je wydaj i tyle. Albo po prostu się pogódź z tym, że one po prostu utracą te na przykład 8% siły nabywczej. Także albo się godzimy, że okej, one utracą część siły na nabywczej, albo to, co chcemy kupić, po prostu kupujemy i tyle. Także tak to wygląda. Jasne. To co w takim razie my jako społeczeństwo możemy zrobić, żeby zatrzymać inflację? To jest ciekawe pytanie, bo w sumie jako społeczeństwo możemy zrobić naprawdę dużo, ale dla nas jako dla jednostek nie jest to korzystne. Bo okej, jeżeli chcemy zatrzymać inflację, to nie żądamy podwyżek i nie wydajemy pieniędzy. Tylko że jeżeli ja nie żądam podwyżek, to w sumie tracę siłę nabywczą. Jeżeli ja nie wydaję pieniędzy, to zgadzam się na to, że za jakiś czas kupię za te pieniądze mniej. Także w sumie jako społeczeństwo możemy przeciwdziałać inflacji, ale nie jest to dla nas korzystne jako dla jednostek. Także oczywiście absurdem jest namawiać ludzi, żeby przestali się domagać podwyżek i żeby przestali wydawać pieniądze na przykład ze strachu przed wzrostem cen. Także chociaż takie rzeczy są, na przykład prezydent Turcji Erdogan namawia Turków, żeby trzymali swoje oszczędności w lirach tureckich, bo lira się bardzo osłabia
Więc on, żeby zatrzymać tą wyprzedaż liry, namawia, żeby oni kupowali lirę. I okej, jeżeli się go posłuchają, to w porządku, tak? Ale no, trudno oczekiwać od obywateli, żeby podejmowali działania, które są dla nich niekorzystne. Nie? Także no, jako społeczeństwo od strony politycznej możemy tak się domagać, na przykład walki z inflacją od rządu i od NBP. No to możemy zrobić, ale rzeczywiście w skali mikro jest to dla nas po prostu niekorzystne, nie? Jasne. To może teraz przejdźmy do pytań z sali. Czy macie Państwo pytania? Tak. Jeśli to nie jest tajemnicą, procentowo, proporcjonalnie, jak Pan ma zdywersyfikowany właśnie portfel inwestycyjny? No tutaj duży udział własna nieruchomość, reszta akcje i 5% złoto. Tak około, nie? Także nie, w krypto nic nie mam, ponieważ nie wiem w sumie, ile kryptowaluty są warte. Nie, tak naprawdę nie ma modelu, który mógłby to wycenić, bo one nie generują przepływów pieniężnych żadnych. I w sumie, no pytanie, ile Pana zdaniem jest cena uczciwa za Bitcoina? Nie wiadomo ile, nie? Nie wiadomo. Nie wszystko. Nie. Obligacje płacą odsetki, to można wycenić. Akcje generują zyski. Są dywidendy, są zyski zatrzymane, wyceniamy to. Są nieruchomości, są czynsze, wyceniamy to. Także. No to tutaj możemy pobór energii chociażby. Bitcoin też można. Nie. Ale to nie jest przepływ pieniężny dla inwestora. Właśnie, zaraz powiem, także jasne, są modele, widziałem, że które próbują oszacować wartość krypto w oparciu o energię zużytą, ale to jest koszt z punktu widzenia systemu płatniczego, a nie mój zysk jako inwestora, nie? Bo w sumie co mi z tego, że Bitcoin zużywa coraz więcej energii, ja z tego nic nie mam. Także o to tutaj mi chodzi. Także krypto, chociaż jak ktoś oczywiście lubi krypto i wierzy, że jest to przyszłość, to czemu nie, tak? Ale warto pamiętać, że no jest to jednak ryzyko. Bo jak coś się okaże, że na przykład za 2 lata mamy nową kryptowalutę, która jest dużo bardziej energooszczędna i w sumie szybciej rozlicza płatności, to może się okazać, że Bitcoin spada do zera, Ethereum do zera. Co wtedy? Problem, nie? Tak rzeczywiście. Oczywiście z drugiej strony może się okazać, że Bitcoin będzie przyszłą walutą i wtedy kosmos, nie? Także jak ktoś lubi, można, ale trzeba pamiętać, że jest to ryzykowne, nie? Także to na pewno. Także oraz może dopowiem, nie mam jakiegoś ogromnego portfela inwestycyjnego. Tak, jestem człowiekiem jeszcze w miarę na początku kariery, więc powiem szczerze, nie dorobiłem się milionów. Także tutaj u mnie, jeżeli ta moja własna nieruchomość jest dużą pozycją, no to w sumie tak naprawdę tylko sobie dobieram do tego jeszcze inne aktywa, a nie jestem milionerem, nie? Także taka sprawa. Odnośnie złota, Pan sobie wspomniał, że okej, złoto też nie generuje przepływów pieniężnych, ale złoto ma ogromny popyt w jubilerstwie. Także złoto jest piękne, ludzie chcą mieć złoto, chcą mieć biżuterię ze złota, więc tak naprawdę ten popyt na złoto jest. Także właśnie kruszce, to tak jak Pan tu wspomniał, że to prawda, srebro i złoto też nie generują odsetek, ale one są fizyczne i mają pewne właściwości fizyczne. Złoto jako biżuteria i srebro głównie jako surowiec przemysłowy. Srebro też jako trochę biżuteria, złoto też trochę jako produkt przemysłowy, ale rzeczywiście około połowa popytu na złoto to jest jubilerka i połowa popytu na srebro to jest przemysł. Także są to kruszce, które mają popyt przez ich właściwości fizyczne. Krypto nie mają właściwości fizycznych, ale rzeczywiście są ciekawym projektem i być może oczywiście będą rosły, nie? Ale rzeczywiście, jeżeli ja miałbym wchodzić w Bitcoina teraz, to w sumie i tak i już jest dosyć drogo. Także bałbym się, że zaraz spadnie. Tak? To jeszcze tutaj było drugie pytanie? Chciałbym zapytać o realne zjawisko wystąpienia tzw. stagflacji i
kolejną kwestię z tego wynikającą, próbę oszacowania poziomu inflacji w oparciu o fakt, że byłby nacisk rządu na to, żeby nie obniżać drastycznie stóp procentowych, w sensie, żeby nie doprowadzić do drastycznej recesji, czyli... W sensie nie podwyższać, tak? Tak, żeby nie podwyższać stóp procentowych, żeby nie doprowadzić realnie do większej recesji i tym samym do tego, żeby poparcie dla władzy spadło. No, to właśnie może dopowiedzmy, że stagflacja jest to niski wzrost gospodarczy, czyli stagnacja plus jeszcze inflacja, nie? Także no, jest to stan o tyle niekorzystny, że mamy wysokie bezrobocie, niski wzrost gospodarczy i wysoką inflację. Jest to bardzo zła sytuacja społecznie. I rzeczywiście, czy takie ryzyko jest? Jak na razie w Polsce rozwijamy się dosyć szybko, także inflacja jest spora, no ale stagnacji na razie nie ma, ale rzeczywiście, jeżeli coś by się stało, na przykład, nie wiem, jakiś szok gospodarczy typu, nie wiem, piąta fala bardzo drastyczna, no to rzeczywiście może być coś takiego, że będzie i recesja gospodarcza, i inflacja, ale pamiętajmy, że dzisiaj te wskaźniki gospodarcze zwariowały. Dlaczego? Bo jak mamy lockdown, PKB idzie o 10% w dół. Potem on odbija na bazie niskiej bazy, czyli byliśmy bardzo nisko, potem wracamy do poziomu sprzed pandemii i mamy wystrzał ogromny. Nie? Także te wskaźniki teraz po prostu wariują, ale rzeczywiście stagflacja byłaby niekorzystna. Moim zdaniem ona nie jest bardzo prawdopodobna, bo Polska ma jeszcze całkiem niezłe predyspozycje do rozwoju. Odnośnie tego, czy rządzący by naciskali na obniżki stóp, właśnie ostatnio była taka sytuacja paradoksalna, że rząd nawet prosił NBP, żeby te stopy podnieśli, bo już ludzie tak o tą inflację marudzą, że to już jest dla nich męczące. Nie? Także był taki paradoks, który nie wiem, czy był kiedyś w historii, że to rząd prosił bank centralny, żeby podniósł stopy jednak. Także rzeczywiście to jest taka zabawna kwestia. Nie? Okay. Tutaj jeszcze było pytanie. Ja chciałem spytać, jeżeli chodzi o to, że mówi się, że rosną stopy procentowe, rosną raty kredytów, ale patrząc dalej na marżę kredytów hipotecznych, to mamy około teraz 5%, tak? To jest to dużo mniej niż inflacja. My nie zyskujemy na tym, że dalej, że rosnąć kredytów 5%, inflacja jest 8%, to finalnie tego kredytów płacimy mniej, prawda? Tutaj właśnie tak. Pytanie, czy jest pan w stanie zarobić na inflacji? Bo gdyby założyć, że pana pensja rośnie tak jak inflacja, to rzeczywiście, to jest dla pana bardzo korzystne, ale trzeba by również założyć, że przez cały okres kredytowania ma pan taką relację, czyli ta stopa zostanie na 5% i pana płaca będzie rosła tak jak inflacja, inflacja będzie w takim tempie rosła, co nie jest prawdopodobne, czyli rzeczywiście jest to dla pana korzystne, tylko jeśli założymy te trzy rzeczy, nieprawdopodobne. Także rzeczywiście aktualnie osoby, które mają indeksację inflacją, są dokładnie w takiej sytuacji, jak pan nakreślił, ale no prawdopodobnie to już się kończy. Także dla tych osób niestety wracamy do takich twardych realiów, że inflacja będzie po prostu niższa lub równa temu kosztowi obsługi hipoteki. Także niestety te czasy sielanki kredytowe nie będą trwały wiecznie, nie? Myślę, że ten czas 20 minut zdecydowanie zbyt szybko ucieka, ale mamy jeszcze chwilę przestrzeni, prawda? Możemy przeciągnąć troszeczkę. Prosimy panią o pytanie. Ja mam pytanie o autorytety na YouTubie. Jest taki, nie wiem na ile pan się orientuje, ale jest tak, taki... Tak, orientuję się. Jest taki znany, no dużo wyświetleń ma, Trader21. Chciałam zapytać o opinię na jego temat, na temat tego, co głosi, jakie, a być może też jeszcze jakieś alternatywy, jakie są, dla pana autorytety. Znaczy w skrócie, Trader jest człowiekiem, który zajmuje się straszeniem, wielkim resetem, żeby sprzedawać swoje szkolenia. I po prostu taki jest model, nie? Że po prostu straszę ludzi, że będzie wielki reset, że rząd cię okradnie, że bank centralny cię okradnie, że wszystko się załamie, ale ja ci sprzedam szkolenie, które cię przed tym uchroni.
I dlatego nie przepadam za tego typu ludźmi, którzy też na przykład sprzedają swoje porady spekulacyjne. Jeżeli ktoś potrafi spekulować i potrafi przewidzieć rynek, to zakłada fundusz hedgingowy, zbiera kasę i zarabia taką kasę. Nie musi szkolić ze spekulacji. A jeżeli ktoś szkoli ze spekulacji, no to znaczy, że no prawdopodobnie musi sprzedawać szkolenia i udawać, że umie, nie? Także osobiście nie lubię takiego podejścia, że straszę ludzi i sprzedaję jakieś takie porady, że ja cię uchronię przed rządem czy czymś takim. Także trader, z tego co pamiętam, to z wykształcenia jest marketingowcem i jest tym naprawdę dobry. To jest człowiek, który wie, jak wykorzystać strach, żeby sprzedać. Także trader i moim zdaniem jest właśnie takim naganiaczem i szarlatanem. Kogo lubię? Marcin Iwódź, bardzo mocne publikacje i bardzo mocny kanał. I Mateusz Samołyk, on prowadzi bloga Inwestomat.eu. Bardzo dobre, kompletne wpisy, bez straszenia, czysty racjonalizm, czysta statystyka, konkretne argumenty, bez straszenia scenariuszami wielkiego resetu czy czegoś typu. Także rzeczywiście Mateusz Samołyk, kanał Inwestomat.eu. On kanał założył świeżo, ale rzeczywiście ma dobrego bloga. Także rzeczywiście to są dwie osoby, które lubię posłuchać i rzeczywiście od nich też się dużo nauczyłem odnośnie finansów. Także rzeczywiście te kanały można polecić. Tak jak mówię, nasz umysł lubi to, co jest skrajne, to, co generuje strach. Także clickbaity typu wielki reset, nie wiem, okradną cię, będzie hiperinflacja, to są takie właśnie clickbaity, więc tak naprawdę no, trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy emocji z tego, czy chcemy rzetelną wiedzę. Jeżeli chcemy emocji, super, trader jest niezły, nie? Ale jeżeli... Książkę napisał, jasne, rzeczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy lubią takie treści, nie? Którzy po prostu lubią żyć w swoim świecie, że okej, wszyscy dookoła chcą mnie okraść, i muszę się przed tym bronić, nie? Jasne, jeżeli ktoś lubi takie podejście, no to czemu nie? Ale tak jak mówię, no moim zdaniem, jeżeli ktoś całe życie się przygotowuje na wielki reset, może się okazać, że w sumie to nie było potrzebne i mógł normalnie żyć, normalnie zarabiać na akcjach, obligacjach i tego wielkiego resetu się nie doczeka. Ale rzeczywiście medialnie jest to niezłe, nie? Dobra. Myślę, że powoli będziemy zbliżali się do końca tej części. Ona już trwa dość długo, ale jeśli będą Państwo chcieli porozmawiać na tematy finansowe, to nie rozchodzimy się jeszcze. Ja z tej strony najpierw podziękuję naszym prelegentom i wirtualnemu, i przede wszystkim temu, który był dzisiaj z nami. Także gorące brawa dla doktora. I zanim jeszcze przejdę do powiedzenia co dalej, chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim partnerom i przede wszystkim osobie, która to całe zamieszanie tutaj zorganizowała. Gorące brawa dla schowanego tam Daniela.